To już teraz oficjalnie dzień dobry. Raz jeszcze witam serdecznie wszystkich Państwa tutaj w Arkadach Kubickiego w Warszawie i tych wszystkich, którzy są z nami na płaszczyźnie internetowej, bo przypomnę, jesteśmy w kilku miejscach, można nas oglądać online. Warto. Trzeci dzień kongresu przed nami, trzeci ostatni, dwa panele, ale przede wszystkim wręczenie nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego z laudacją i uroczystym wręczeniem. Spodziewamy się bardzo ważnych gości, więc proszę być z nami. Zapraszam bliżej, zapraszam do słuchania. Przypomnę, że partnerami strategicznymi kongresu są PKO Bank Polski, PZU, Fundacja PZU, KGHM Polska Miedź, Fundacja KGHM Polska Miedź. Partnerzy główni: Fundacja ARP, Fundacja Banku Polskiego, SA, ARP, BGK, Fundacja BGK, Totalizator Sportowy, firmy Orlen i Fundacja Orlen. Partnerzy: New Direction, Fundacja PGE, LOTOS, PGNiG, Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a także Zamek Królewski w Warszawie, w którym gościmy. Partnerzy medialni, dzięki którym widzowie, słuchacze też w całej Polsce i czytelnicy jutro będą mogli przeczytać i dowiedzieć się o tym, co tu się działo. Telewizja Polska, Polskie Radio, Dwójka Polskie Radio, Polskie Radio 24, Telewizja Polsat, Audytorium 17, to rozgłośnie regionalne Polskiego Radia, Tygodniki Do Rzeczy i w sieci, Grupa Medialna Polska Press, a także wszystko, co najważniejsze. Dzisiejszy dzień zaczynamy od panelu Odwieczna Europa. Moderatorem jest dobrze Państwu znany historyk i profesor naukowy w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, autor, redaktor, eseista Dawid Engels. Witam serdecznie i poproszę o brawa. Zapraszam, panie doktorze. Paneliści. Profesor Heinz Thyssen, polityk, socjolog i prawnik konstytucyjny. Brawa dla gościa. Tory Buchan, kolejny, profesor George Mason University, dyrektor Center for Family Life w Benedictine College, teolog. Zapraszam, welcome. Dr Grzegorz Lewicki, analityk stosunków międzynarodowych oraz procesów cywilizacyjnych i technologicznych. Zapraszam serdecznie. I Leon Krierch, architekt i urbanista, nowa architektura klasyczna. Witam. A my zamieniamy się w słuch. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie prawdziwa przyjemność i zaszczyt, iż mogę przewodniczyć panelowi, który służy naszej wspólnej ojczyźnie, mianowicie Wiecznej Europie. I powiem parę słów na temat myśli, które zawarłem w książce Europa Eterna, którą wydałem kilka tygodni temu dzięki wsparciu Europejskiej Frakcji Konserwatystów i Reformatorów, której autorzy są także obecni tutaj. Jako Belg, który dorastał mówiąc w języku niemieckim, francuskim, a który obecnie mieszka w Warszawie, mogę powiedzieć, iż tak, że narodowa samoidentyfikacja jest rzeczą dla mnie obcą, jako jedyny rodzaj samoidentyfikacji. Moją jedyną miłością jest jedyna w swoim rodzaju cywilizacja zachodnia, którą znajduję wszędzie, w historii, w kulturze, w tożsamości, w różnych miastach: Madryt, Dijon, Antwerpia, Aquisgrán, Praga, Wiedeń czy Warszawa. Jednak ta ojczyzna jest dzisiaj zagrożona. Istnieje pilna potrzeba budowania solidarności i współpracy europejskiej, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Nawet przed wybuchem wojny ukraińskiej mieliśmy kryzys strefy euro, mieliśmy kryzys migracyjny, mieliśmy kryzys covidowy. I widać, że tylko Europejczycy mogą poradzić sobie z wyzwaniami teraźniejszości. Jednak ta potrzeba po inwazji rosyjskiej staje się sprawą najwyższej rangi. I w tym sensie dobrą rzeczą jest, że rządy krajowe, Parlament Europejski, Komisja Europejska i inne ciała starają się zbudować bliższą i sprawniejszą Unię w praktyce. Jednak Europa jest podzielona. Ponieważ istnieją różne ścieżki reformy, widzimy dwa obozy.
mianowicie federaliści, którzy zdają się przeważać politycznie na Zachodzie, i sceptycy, których znajdujemy przede wszystkim na wschodzie Unii. Oba te obozy mają swoją argumentację i argumentują, trzeba przyznać, w sposób bardzo rzeczowy i uzasadniony. Obiektywnie trzeba się na te argumenty zgodzić. Owszem, Europa potrzebuje ścisłej współpracy w kluczowych obszarach, jeśli ma ona poradzić sobie z wyzwaniami takimi jak inwazja rosyjska, spadek populacji, konkurencja ze strony Chin, deindustrializacja, kryzys kredytowy, migracja masowa z Afryki, starzenie się społeczeństw, polaryzacja społeczna, pewne zacofanie technologiczne i kryzys w sektorze edukacji. Jednak powrót do 40 państw krajowych, których wielkość nawet nie zbliża się do wielkości miasta chińskiego, nie może być trwałym rozwiązaniem. Nasz kontynent podzieliłby się na taki patchwork kłócących się ze sobą małych państw, które szybko zostaną sprowadzone do roli pionków przez wielkie potęgi. Trzeba odnotować, że słowo eurosceptyk nie oznacza w ścisłym sensie eurosceptyk. Chodzi o EU-sceptyka, więc unijnego sceptyka bardziej. Kraje narodowe stanowią główny punkt odniesienia, jednak są one dzisiaj marginalizowane przez sztucznie stworzone i cieszące się tylko pośrednim mandatem struktury ponadnarodowe. Decyzje podejmowane dziś w Brukseli i Strasburgu w coraz większym stopniu zmieniają codzienność, jednak taka ingerencja nigdy formalnie nie została przyznana. Pojawił się swoisty lewicowo-liberalny konsensus w ostatnich latach, nie tylko w Parlamencie Unii Europejskiej, ale również w polityce zachodniej, w mediach. Taki konsensus nie występuje na wschodzie Unii Europejskiej, a doprowadza to do niebezpiecznego klimatu politycznego, gdzie wszystko, co jest na prawo od lewicy, oskarżane jest o prawicowy ekstremizm. Jest to ewolucja, która może pozbawić Europę jednego z jej dwóch płuc. Jak rozwiązać ten dylemat? Podobnie jak wielu innych intelektualistów w Europie, odpowiadałem na to pytanie w dwóch książkach: Renovatio Europe, a także Europa Eterna, a także w preambule do Konstytucji Konfederacji Europejskich Państw Narodowych, w których zarysowaliśmy Europę taką, która uczciwie bierze pod uwagę nadzieje i cele obu stron. U podstaw tej koncepcji leżą dwie idee, dwie koncepcje. Powinniśmy jednak oddzielić aspekty ważne od nieważnych i rozważyć ideał subsydiarności w odniesieniu do kompetencji i kształtu instytucjonalnego Unii Europejskiej, biorąc jako model te wielkie ponadnarodowe państwa, które przez stulecia kształtowały Europę, a więc Sacrum Imperium, a więc Rzeczpospolita Obojga Narodów czy Monarchia Habsburska. Tylko skupienie się Unii na tych obszarach, gdzie rzeczywiście jest potrzeba takiego wspólnego działania, pozwoli na to, by obywatele uznali potrzebę istnienia Unii Europejskiej i widzieli potrzebę wydzielenia jej odrębnej kompetencji europejskiej, innej od krajowej, a więc granice zewnętrzne, wspólna polityka zagraniczna, infrastruktura paneuropejska, badania czy zwalczanie przestępczości, czy też standardy ochrony konsumenta. Z drugiej strony trzeba także wzmocnić solidarność pośród obywatelami europejskimi.
Otóż pierwotnie zapewnik uznawano wspólne dziedzictwo kulturowe w Europie, a więc tylko skupienie się na abstrakcyjnych i uniwersalnych wartościach było pożądane, ponieważ wówczas ono było bardzo źle traktowane przez totalitaryzmy. Jednak to wspólne rozumienie wyparowało i takie domniemanie pośród wielu Europejczyków, że Hiszpan ma więcej wspólnego kulturowo z Polakiem niż na przykład z Marokańczykiem, czy że Grek ma więcej wspólnego z Niemcem niż z Turkiem, to poczucie zmalało, a wraz z nim poczucie wspólnoty przeznaczeń pośród wspólnoty zachodniej. Pozostają jedynie wartości uniwersalne, które dzisiaj to są także wyznawane przez Japończyków, Koreańczyków, Libańczyków czy Argentyńczyków. A więc samo odniesienie się do wspólnych wartości już nie inspiruje Europejczyków i nie daje im poczucia pewnego wyłącznego im poczucia tożsamości, solidarności i powoduje pewne resentymenty wręcz krajowe. Szczególnie, że interpretacje tych wartości są coraz bardziej niebezpiecznie interpretowane. Humanizm to globalizm, ideologia LGBT, multikulturalizm, antychrystianizm, hedonizm, a nawet transhumanizm dla niektórych. Tylko jeśli podkreślimy te wartości, które czynią z Europy cywilizację chroniącą prawa uniwersalne, ale również konkretną kulturę z własnym podejściem do dobra, piękna i prawdy, do Boga, do świata i do osób ludzkich, będzie tylko wówczas możliwość przywrócenie tej solidarności, która już stosuje się do poszczególnych krajów, ale nie występuje na poziomie europejskim. Podobno dzisiaj, kiedy europejskie elity mówią o Europie, właściwie myślą świat. Musimy pamiętać o naszej własnej tożsamości i wnieść europejskie dziedzictwo duchowe, intelektualne, kulturowe. Przyznać mu priorytet. Tylko taki hesperialistyczna ojczyzna będzie większa niż państwo narodowe. I tylko w ten sposób zostanie zapewniona jakaś forma reprezentacji paneuropejskiej, bez arogancji. Musimy więc zadać sobie pytanie, jak urzeczywistnić ten model, skoro coraz więcej osób wątpi we wspólną tożsamość oraz jak skutecznie doprowadzić do sytuacji, by ta tożsamość była wspólna Europejczykom, by byli oni jej świadomi przede wszystkim. Chciałbym zadać to pytanie wszystkim panelistom. Naszym pierwszym gościem chciałbym powitać księdza profesora Torego Bakuma, który jest teologiem, był rektorem All Saints Church w Kansas, a potem w Tuoro Church w Fairfax, Virginia. A potem założył Tuoro Institute, po czym przeszedł na wiarę katolicką w roku 2018. Dwie ważne książki, Constructing Faith Cultures i Evangelical Hospitality w 2008 roku. Księże profesorze, nasza cywilizacja, jak wszelkie inne cywilizacje, polega na kulcie piękna, dobra i prawdy. Jak zdefiniowałby ojciec nasze specyficzne zachodnie podejście do tych zagadnień i co dzieje się ze społeczeństwem, które zapomina o tych pojęciach i pogrąża się w relatywizmie? David, bardzo dziękuję, że na początek dałeś mi to łatwe pytanie. Może krok wstecz, zanim na nie odpowiem. Nie jestem badaczem Polski, jestem tylko miłośnikiem Polski. Moja żona pozwoliła mi tylko na jedną kochankę, pod warunkiem, że będzie to Polska. To nie jest tylko miejsce.
To jest dziedzictwo. I nawet jeśli pochodzi się ze środkowych Stanów Zjednoczonych, to dziedzictwo europejskie ma fundamentalne znaczenie, nawet jeśli podejmuje się działania reakcyjne na nie. Pochodzę z Kansas, to jest mała miejscowość na Midwestie amerykańskim, Brecton Abbey. Powstało w roku 1857 roku. Benedyktyni z Niemiec wyjechali za Napoleona, osiedlili się w Kansas i tak założyli miasto i naszą społeczność, zanim jeszcze Kansas stał się stanem. To był początek wojny domowej, albo blisko. To był teren właściwie sporny, nie było wcale pewności, czy będzie on wolny. Benedyktyni byli misjonarzami, ale nie przynosili tylko wiary, przynosili również europejską kulturę. I tak powstała nasza społeczność. Europa to nie tylko miejsce, to również dziedzictwo. Kiedy jechałem z lotniska, Filip zapytał mnie, kiedy przyjeżdżam do Polski, czy wolę porównywać Polskę do Stanów, czy kontrastować Polskę ze Stanami? Ewidentnie wolę ją porównywać do Stanów. Polska może Stany Zjednoczone wiele nauczyć, ale także Europę. Myślę, że kilka rzeczy ma istotne znaczenie. Po pierwsze, jej doświadczenie wieloetnicznej demokracji w czasach Rzeczpospolitej obojga narodów, a więc przywiązanie do demokracji, a więc jej pionierskie podejście do swobód religijnych w owych czasach niezwykłe, w czasach reformacji wielu inobaptystów przyjechało do Polski, bracia polscy tutaj się skoncentrowali. Anabaptyści, przypomnę, że protestanci i katolicy zgadzali się tylko co do jednego, że anabaptystów trzeba zabijać. Także to, że wielu Żydów przyjechało z Półwyspu Iberyjskiego tutaj więc zlokalizowała się duża koncentracja społeczności żydowskiej. A więc to był bardzo bogaty czas historyczny. Chciałbym powiedzieć teraz może, padło pytanie o piękno i prawdę, mianowicie wolność, mianowicie osoba ludzka i możliwość kultu Bożego. To jest bodaj podstawowa wolność. Polska była pionierem tej swobody, tej formy wolności. Uważam to za podstawowe zupełnie. Kolejna rzecz, rozmawiając o Polsce w Europie, powiedziałbym, że Polska jest starym krajem, ale nowym narodem, w przeciwieństwie do Ameryki, która jest starym narodem, ale nowym państwem. Polska straciła państwowość, a myśmy właśnie ją tworzyli. Izrael przez 2000 lat nie miał państwa. Polska nie miała państwa przez 200 lat. Ale nie mamy starego kraju, my, a więc nie mamy długiej tradycji państwowej. Jesteśmy grupą osób, która nie ma przedniego płatu kory mózgowej, można powiedzieć w Amerykanach, że mamy tylko nasz mózg limbiczny. I pojawiały się różne iluzje w związku z tym. Można jednak polegać na doświadczeniu, jeśli się je ma, Polska je ma, Stany Zjednoczone nie, więc w trudnych momentach można do tych doświadczeń historycznych wracać. Polska może to robić. Może jeden wątek. Myślę, że trzeba w Polsce lepiej opowiadać historię Polski. Opowieść o Polsce powinna być lepiej opowiadana na Zachodzie,
także w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj są różne trudności. Polska nawet przyjmuje masowo napływających uchodźców ukraińskich. Wiele inne sprawy powinny być dobrze znane. Myślę, że wolność religii jest podstawą wszelkich innych swobód, a także wolności do dążenia ku prawdzie i ku pięknu. Dla mnie to zresztą jest tożsame. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, z którą się całkowicie zgadzam. Moim drugim gościem jest mój przyjaciel Leon Krier. Leon Krier, który jest także prawie Belgiem, pochodzi z Luksemburga, więc jesteśmy bardzo bliskimi sąsiadami i dzielimy tę samą kulturę. Urodził się w Luksemburgu w 1946 roku, jest konsultantem do spraw architektury, planowania i projektowania miast. Promuje zasady racjonalności technologicznej, ekologicznej i społecznej w tradycyjnym planowaniu miast i architekturze. Podsumował te zasady w swojej książce Architecture of Community. Uważa się, że Leon Krier założył ruch nowego urbanizmu. Od 1988 roku opracowywał plany dla nowego miasta Poundbury dla księcia Walii. Od 2003 roku pracował nad projektem Kajala w Guatemali, od 2018 Herencia de Allende, czyli nowego miasta w Meksyku. Krier wykłada także gościnnie w Szkole Architektury Yale i został laureatem pierwszej nagrody Richarda Driehausa w dziedzinie architektury w 2030 roku, a także otrzymał Royal Victorian Order. Leonie, jak postrzegasz to, w jaki sposób rozpadł się cały projekt, cały system projektowania urbanistycznego? Chciałem zapytać o typowo zachodnie podejście do piękna, do tego, co jest kwintesencją naszego postrzegania piękna. Jak postrzegasz to, co dzieje się w społeczeństwie, które zapomina o pięknie, w którym zanika postrzeganie piękna, która tworzy bardzo brzydką kulturę architektoniczną? Jaki ma to wpływ na ludzkie dusze, na społeczności? To bardzo ogólne pytanie. René Girard said that Satan. René Girard powiedział, że szatan to nie jest Bóg ciemności. Satan is the name. Powiedział, że szatan to nazwa struktury, która ulega rozpadowi albo autodestrukcji. I think beauty is not something which is. Uważam, że piękno nie jest szczególnie charakterystyczne dla Europy. Leży w ludzkiej naturze. Piękno postrzegamy naszymi pięcioma zmysłami i to w sposób natychmiastowy. Od razu wyczuwamy, co jest piękne, co jest brzydkie, co jest przyjemne dla oka. Kiedy brakuje nam piękna, cierpimy. Jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do braku piękna w naszym otoczeniu, nie tylko w miejscach pracy, czy w naszych domach, czy w placówkach edukacyjnych, instytucjach kulturalnych. Żyjemy niejako w pornografii rozpadu, utraty walkości. Nie zgadzam się z tymi zasadami głoszonymi tutaj, że to wskutek wpływu Rosji. To René Girard i Clausewitz rozumieli naprawdę, co się dzieje. Mój ojciec był rzemieślnikiem, maître tailleur. I pracował dla arcybiskupstwa i dla biskupów. Dorastałem więc w domu pełnym piękna. Miałem dużo rodzeństwa, byliśmy szczęśliwi. Mój ojciec zatrudniał pracowników, którzy byli też jego przyjaciółmi. My jako dzieci bawiliśmy się w jego warsztacie.
Dorastałem więc w bardzo pięknym mieście Luksemburg. To miasto było bardzo piękne, kiedy byłem dzieckiem. Było trochę przedmieść, było trochę ośrodków przemysłowych, ale ta brzydota Luksemburga zaczynała się dopiero 20 kilometrów ode mnie. I wieczorem na niebie pojawiała się czerwona czy pomarańczowa łuna. My nigdy się do niej nie zbliżaliśmy. W czasie, kiedy rozwijał się modernizm, w czasie, kiedy inwestowano fundusze z planu Marshalla w odbudowę Europy, mój ojciec mówił, że my, dzieci, nie możemy zostać rzemieślnikami, ponieważ państwo luksemburskie, ponieważ Europa korzysta ze zbrodniczego kapitału. I nie możemy z niego skorzystać, bo on nas wykończy. Pracował tylko z jednym asystentem i bardzo nielicznymi współpracownikami przez ostatnie lata swojego życia. W tym czasie północ Luksemburga została zniszczona przez ofensywę i amerykańską odpowiedź na nią. My jako dzieci byliśmy świadkami odbudowy jedynych pozostałych pięknych miejsc w Luksemburgu, czyli katedra, która jest sławna na całym świecie. Została zniszczona w 1945 roku i w czasie naszego dzieciństwa została całkowicie odbudowana. To, co działo się u nas w Luksemburgu, odzwierciedlało to, co działo się na Starym Mieście. Odbudowa Starego Miasta to była praca pod kierunkiem 3 czy 4 osób. Gdyby one nie parły do tego, żeby odbudować Stare Miasto, nadal byłoby zniszczone. Zostało odbudowane na podstawie ilustracji, rysunków, obrazów i to te 3-4 osoby umożliwiły rekonstrukcję architektoniczną. W tej chwili piękno odbudowa naszych miast zależy od zaledwie kilku osób. Razem z księciem Walii zbudowaliśmy miasto, które nie jest być może piękne, ale dobrze funkcjonuje. Większość osób tam i pracuje, i mieszka. Zrobiliśmy wszystko to, o czym mówiono, że nie jest możliwe. Podeszliśmy do tego filozoficznie, gospodarczo, społecznie. Wszystko pełni wiele ról i gospodarcze, i społeczne, i mieszkaniowe. I udało się umożliwić na tym całkiem spore zarobki. Wszystkie funkcje są równomiernie rozmieszczone na całym mieście, nie są skupione w pojedynczych ośrodkach. Współczesne państwa europejskie są nieodpowiedzialne. Spójrzmy na europejskie budynki w Brukseli, w Luksemburgu, w Strasburgu. Są to abstrakcje. One nie mają nic wspólnego z architekturą czy z Europą. Piękno to jest coś wspólnego dla wszystkich ludzi. Piękno łączy, a brzydota dzieli. Język dzieli i łączy, religia podobnie. Imperia również dzielą ludzi, ale piękno nas łączy. My jako katolicy możemy pojechać do Istafanu, do Iranu, czy do Turcji, czy innych kultur i podziwiać architekturę, bo widzimy w niej piękno, ponieważ jest dla nas odzwierciedleniem piękna i porządku żywych organizmów. W tej chwili czwarta rewolucja przemysłowa niszczy świat. Większość osób zarabia na życie i zarabia na byt swoich rodzin, wykonując potworne prace, wykonują idiotyczną pracę.
Dwa lata temu mój znajomy, profesor, który zmarł dwa lata temu, opublikował książkę Bullshit Jobs, czyli bezsensowne prace, i ocenił tam, że 90% tego, co ludzie robią, może zostać zastąpione przez robotów, może zostać zautomatyzowane. Jednak kultura rzemieślnicza czy artystyczna nie mogłaby zostać zastąpiona przez robota, bo wszystko, co robi człowiek, jest wyjątkowe, unikatowe. Jest to odzwierciedlenie procesu boskiego, procesu tworzenia, i zapewnia nam wyjątkową, unikatową tożsamość. Odróżnia nas od innych bytów. I to jest istotne także w planowaniu i projektowaniu miast. Tradycyjne planowanie miast w porównaniu do modernistycznego planowania polega na tym, by stworzyć coś, co nazywamy wspólnym dobrem. Jest to wyraz sprawiedliwości społecznej. Przestrzeń między budynkami, tak jak tutaj na Starym Mieście. Widzimy te wszystkie piękne, monumentalne budynki, wysokie i niskie. Używamy też języka, który nie wymaga wyjaśnienia, ponieważ naturalnie jest przez nas rozumiany. I wtedy to planowanie urbanistyczne, to planowanie przestrzeni odzwierciedla nasze naturalne potrzeby. W tej chwili ten sposób planowania urbanistycznego nie jest naturalny, jest sztuczny. Powinniśmy odzwierciedlać naturę, ludzką naturę w sposobie projektowania miast. W tej chwili jesteśmy przyzwyczajeni do sztucznego porządku architektonicznego. Nie możemy oczywiście wprowadzić skał do miast czy takich całkowicie naturalnych form, ponieważ nie jesteśmy już tak silnie związani z naturą. Jesteśmy ukształtowani przez nasze poglądy, przez religię i przez język. Więc architektura nie jest naturalnym produktem natury, jest produktem cywilizacji. Ministerstwa kultury czy planowania przestrzeni nie budują Europy, one ją niszczą. Wczoraj słyszałam, jak... Słyszałem tutaj ciekawe stwierdzenia z Davidem. Chcemy stworzyć taki projekt, mały kapitał dla Europy. Stworzyć symboliczne instytucje, nie technokratyczne potwory, które pokazują, jak oświetlić swoje podwórko, jak jeździć wielkimi samochodami. Chcemy chronić przestrzeń publiczną. Chcemy zapewnić przestrzeń dla demokracji, bo bez takiej przestrzeni demokracja umiera i już jest w znacznej części martwa. Odbudowano piękne miasta, ale to nie wystarczy. W architekturze mamy wybór. Nie wszystko jest określone z góry. Musimy wrócić do skali stosownej dla ludzi, która będzie akceptowana i dobrze odbierana przez ludzi bez wyjaśnienia. Widzę wszędzie potworne budynki postsocjalistyczne, które są olbrzymie, monumentalne, które nie przyjmują ludzkiej skali. Tak jak na przykład Pałac Kultury. No to jest piękny budynek i ludzie go uwielbiają. Teraz nie wolno o tym mówić, bo jest to rosyjski budynek. Jednak nie powinniśmy zamykać się w tak uproszczonych kategoriach. Rosjanie nie są diabłami, też są chrześcijanami. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Leon. So, bardzo dziękuję, Leonie. Tak, piękno architektoniczne to wybór. To nie jest określone z góry. To jest bardzo ważne stwierdzenie. I wydaje mi się, że to da nam wiele do myślenia. I także przypomni naszym politykom, że ta brzydota nie jest nam narzucona z góry. Mamy wybór, możemy budować budowle piękne. Bardzo Ci za to dziękuję. Moim trzecim gościem jest
mój kolega Heinz Thyssen był profesorem nauk politycznych w Katolickim Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Westfalii Północnej Nadrenii w Kolonii. Obecnie pracuje na własną rękę. Skupia się głównie na kwestiach europejskich, Bliskiego Wschodu, konfliktu kultur i porządku świata. Wiosną 2022 roku opublikował najnowszą książkę, która nosi tytuł Selbstbehauptung, warum sich Europa und der Westen begrenzen müssen. Czyli dlaczego Europa i Zachód muszą się odgradzać, czyli same określać swoje granice. Jako eksperta do spraw nauk politycznych chciałem spytać się ciebie, na co byś wskazał jako najważniejszy element tożsamości europejskiej, obywatelskiej tożsamości Europejczyków. W tej chwili widzimy osłabienie takiej obywatelskiej postawy. Co możemy określić jako cechę charakterystyczną obywatela Europy? I pytanie uzupełniające. Co się dzieje, kiedy zapominamy o naszej tożsamości obywatelskiej, kiedy ona rozpada się na drobne cząsteczki, kiedy zapominamy o różnych stopniach solidarności między społecznościami i każdy walczy tylko o siebie? I kiedy stajemy się tylko trybikami w ogromnych biurokratycznych maszynach instytucji, nie tylko naszych państw narodowych, ale i Unii Europejskiej. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. W Niemczech bardzo ciężko jest omawiać takie tematy jak tożsamość kulturowa. W tej chwili dokonaliśmy dekonstrukcji kultury samozaprzeczenia. To dzieje się nie tylko w Niemczech, ale także w innych częściach Europy. Jest to zdumiewające, ponieważ samozaprzeczenie jest procesem, który zupełnie nie wynika z ewolucji, zaprzecza ewolucji, rozwojowi wszystkich istot żywych, ponieważ wszystkie istoty żywe dążą do tego, żeby utwierdzać się w swoim istnieniu. Dlaczego nie możemy sobie na to pozwolić? Łatwo dostrzec, że takie podejście może objawić się tylko w bezpiecznym obszarze, tak jak teraz widzimy na zachodniej Europie. Tam, gdzie dochodzi do dekadencji, gdzie obywatele uważają, że już nie mają o co walczyć i nie muszą podejmować walki. Potrzebujemy sumienia, które nakazuje nam utwierdzać się w swoim istnieniu. Europejczycy nie mogą pozwolić sobie na to, żeby ignorować prawa ewolucji. Obywatel świata to termin, który zawiera w sobie wiele przeciwności. Dzisiejszy obywatel Europy powinien być patriotą, powinien opowiadać się za Europą i za relacjami transatlantyckimi. Ponownie powinien zwrócić uwagę na to, co jest blisko, to, co dzieje się w Europie, i przywrócić równowagę między trwałością, między zrównoważonym rozwojem społecznym, gospodarczym i politycznym. Ta równowaga jest kluczowa. Postawę obywatelską możemy podsumować jako przeciwstawienie się wyzwaniom pojawiającym się w naszym życiu. Składa się z przeciwności, z ora et labora, a także z interesów materialnych i fizycznych, z potrzeby wypoczynku, z praw i obowiązków, z własnych interesów, a także interesów zbiorowości, z teraźniejszości i przyszłości.
Aby taka postawa mogła objawić się w naszej gospodarce, w naszym społeczeństwie, wymaga utwierdzenia się w swojej europejskości. Zawsze, kiedy patrzymy na to, co dzieje się na świecie, wracamy do punktu wyjścia, czyli zastanawiamy się, kim powinien być obywatel europejski. Jak powiedział Schumpeter, to niszczenie procesów dotyczy nie tylko gospodarki i demokracji, ale także społeczeństwa. Procesy autodestrukcji w sposób nieunikniony dążą do dezintegracji postaw obywatelskich. W tej chwili naszym wzorem powinno być utwierdzanie się w naszym istnieniu. Nie jest to cel sam w sobie, jak w systemach autorytarnym, ale potwierdzanie naszego prawa do wolnego porządku. Dotyczy to nie tylko podziału między lewicą a prawicą, ale także między starymi a nowymi członkami Unii Europejskiej. Odnosi się to także do struktur liberalnej demokracji, do praw jednostki, do innych podstaw porządku solidarnościowego, który wyznacza chrześcijaństwo. Aby świat Zachodu bronił tego porządku wobec sił autorytarnych i totalitarnych, jest to niezbędne. To dotyczy uczestników areny międzynarodowej na wszystkich poziomach. Jest to postawa obronna. To wynika z jej własnej definicji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to kompleksowe omówienie pojęcia z jednej strony obywatelstwa, z drugiej strony takiej samoasercji, autoasercji, samotwierdzenia się. Jak ostatni Grzegorz Lewicki, on prognozuje relacje sektora prywatnego i publicznego, studiował w London School of Economics, w Maastricht University, jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Komparatywnych Studiów nad Cywilizacją. Zajmuje się procesami cywilizacyjnymi i nowymi technologiami. Napisał również książkę o nowym proletariacie, cywilizacja według Arnolda Toynbiego. Więc słyszeliśmy wcześniej pięknie o samoasercji, samoasertywności. A więc życie społeczne nie powinno być ograniczone tylko do sprawiedliwości społecznej. Jeśli chcemy budować społeczeństwo, które będzie tak trwałe i stabilne jak w przeszłości, musimy w jakimś stopniu określić nasz ideał, jakąś formę sprawiedliwości, harmonii, proporcji. Naturalnie z jednej strony szanujemy jednostkę, ale z drugiej strony patrzymy na społeczeństwo jako na pewną całość. Obserwujemy bowiem ultraliberalne podejście do społeczeństwa, polaryzację społeczeństwa. Takie społeczeństwo prowadzi do wyłączenia społecznego, nawet do wojen domowych. A więc owszem, indywidualizm, ale z drugiej strony odpowiedzialność społeczna. Stąd w różnych cywilizacjach, islam, Chiny, Indie, wszędzie
widać inne podejście do tego zagadnienia. Jak więc uchwycić to, co jest typowo zachodnim podejściem do harmonii społecznej i w jaki sposób powiązać te wątki ze smutnym dzisiejszym światem, gdzie te pojęcia właściwie zanikają. To prawda, tak jak mówili moi poprzednicy, kultura jest dla mnie zmienną w prognozach, które stawiam. Jest to rzecz trudno uchwytna, ponieważ wiele krajów Europy Zachodniej zadekretowało nieważność kultury, że kultura jest to tylko zmienna powiązana z bezpieczeństwem. Wyobraźmy sobie, że unosimy się pionowo do góry jak dron i widzimy coraz szerzej z lotu ptaka. Najpierw widzimy rodzinę, taka jednostka tożsamości, potem osiedle, potem miasto, region, kraj, a później cywilizację. Dlatego bardzo ważne jest to, by mówić o tożsamościach cywilizacyjnych. Te powiązane są z tożsamością kulturową i narodową. Dlaczego? Dlatego, że stolice dzisiejszego świata, dyplomaci, właściwie nie zachęcają już do posługiwania się pojęciem Zachód. Dlatego, że już nie przynosi to pojęcie wielu korzyści. Dlatego, że jest zbyt euroatlantyckie, zbyt europocentryczne i tak dalej. Jeśli jednak odrzucimy Zachód jako jednostkę pojęciową, możemy zacząć mówić o tożsamości europejskiej, ale i to może się okazać nietrwałe. Mówi się o takim dziwnym pojęciu kohezji, spójności społecznej. Pojęcie to prowadziła ekstremalna prawica w Europie. I jeśli popatrzymy na dziedzictwa wszystkich wielkich cywilizacji świata, to pojęcie działa, ono gdzieś w tle jest widoczne, właśnie spójności. Ibn Khaldun posługuje się pojęciem asabija. To pojęcie wskazuje na jedność społeczną. Celem tej jedności jest osiąganie nadrzędnych ogólnych celów. Jeśli pozbędziemy się tego podejścia w systemie europejskim, to właściwie będzie już można postawić kropkę. I dlatego zdumiewa mnie to, że kiedy mowa o różnicach kulturowych, rodzi się poważny problem, bo jeśli weźmiemy badania takie jak World Value Survey, jeśli weźmiemy wyniki badań interkulturowej psychologii, dystans kulturowy można mierzyć przy pomocy różnych zmiennych i wykazać, w jaki sposób różne kultury się różnią, co je łączy i jakie potencjalne napięcia lub synergie z drugiej strony mogą powstać. A więc tożsamość cywilizacyjna właśnie nad tym pracuje, łącznie z systemem pomiaru ekonometrycznego. Jest to pewna sieć tożsamościowa. Moja praca to właściwie prognostyka, to diagnostyka dla sił zbrojnych, dla sektora prywatnego, publicznego. I to jest niezmiernie ważna zmienna. Ja i mój zespół przewidzieliśmy, dosłownie przewidzieliśmy, co wydarzy się na Ukrainie. Dokładnie to, co się dzisiaj dzieje. Rok temu napisałem esej, którego przewidywanie, którego predykcja była właśnie taka. Kiedy wykładam dla Niemców, dla Francuzów, czy także dla Ukraińców, po
pierwszej inwazji na Ukrainę Rosji, mówiłem już wtedy tak. Linia demarkacyjna gdzieś będzie biegła wzdłuż Dniepru, bo tam właśnie to promieniowanie ze strony Rosji i Europy wchodzi w interakcję. Niektórzy mówili, nie, to się nigdy nie zdarzy. Krótko mówiąc, nie uznawano tego, że zmienna kulturowa jest ważna. Więc już przyzwyczaiłem się do tego, że ludziom nie podobają się moje tezy. Ludzie mylą prognostykę normatywną z deskryptywną. Normatywna to taka, jak chciałbym widzieć przyszłość. A więc bierze się oczywiście dane empiryczne do tych analiz. Natomiast prognostyka deskryptywna mówi, co może się wydarzyć, co jest zagrożone, co może się okazać, niezależnie od moich własnych przekonań czy poglądów. Jest pojęcie nowych wieków średnich. Piszę o tym, czy powinienem już kończyć, czy jeszcze mogę chwilkę dokończyć. Jest szereg, kilka powiązanych megatrendów, które działają w tle, a które zmieniają cywilizację w Europie. Jedna z tych tendencji, jeden z tych trendów to postępująca fragmentacja poziomu krajowego i koncentracja władzy na poziomie międzynarodowym. Druga to wielka migracja porównywalna do Völkerwanderung, a więc mówiliśmy o tym w późnej starożytności, co właściwie ustąpiło pod naporem średniowiecza. A później mamy jeszcze ważny czynnik etniczności i religii w życiu publicznym. Oczywiście możemy odrzucić religię i tak dalej, ludzie to robią, ale jeśli zastosujemy teorię gier, teorię zysku, teorię gier, to wyłaniają się pewne wzorce pokazujące wybory życiowe osób. I w odniesieniu teraz do poziomu masowego zdajemy sobie sprawę, że w Europie dzisiaj doświadczamy bałkanizacji, fragmentaryzacji kulturowej. Ludzie chcą żyć tak, jak inni do nich podobni. To rodzi fragmentację, to rodzi nawet separatyzm polityczny. Jeśli weźmiemy europejski raport prognostyczny, European Foresight Report, te rzeczy nie są uwzględnione. Tam mowa o innych ważnych rzeczach. Kryzys demokracji, zmiany klimatyczne, ryzyko o charakterze militarnym, ale nie odzwierciedla się w nim aspektu stabilności społecznej w minimalnym choćby stopniu. Dlaczego? Ze względu na poprawność polityczną i tym podobne. Jeśli zadepczemy zegarek, to nie znaczy, że czas przestanie płynąć jednak, więc chciałbym może zakończyć taką bardziej optymistyczną nutą. Jeśli popatrzymy, w jaki sposób środkowa i wschodnia Europa odniosła się do wielokulturowości, pisze o tym w swojej książce, bo wiele osób mówi tak, jak to możliwe? Polska przyjmuje tyle milionów Ukraińców, przecież ta Polska ksenofobiczna, rasistowska i tak dalej, i tak dalej. Ja odpowiadam, nie, tak nie jest. Kiełkuje u nas dzisiaj to, co w przeszłości nazywano Rzeczpospolitą Obojga Narodów, Polski i Litwy. I był to wielki organizm społeczny, który obejmował Polskę, Litwę, Białoruś, część Ukrainy i który doprowadził do czegoś, co historycy nazywają krajem bez stosów.
To był obszar tolerancji, który trwał przez wieki. Staram się więc uchwycić w moich badaniach pewien kontekst regulatywny i wyekstrahować z niego zasady, które umożliwiły taki stan rzeczy. Te reguły były pierwotnie celowo kreowane, ale niektóre z nich wynikały później intuicyjnie. Na przykład dzisiaj moi przyjaciele, którzy przyjmują ukraiństwo, oni mówią, robimy to, bo tak trzeba. Bo musimy. Ktoś ma mieszkanie, wynajmuje je mieszkanie i na tym zarabia. Po prostu daje je Ukraińcom, nie myśląc o tym, kiedy oni wyjadą. Myślę, że to jest bardzo symptomatyczne, bardzo symboliczne w swojej wymowie. Dlatego myślę, że wielokulturowość w sensie zachodnim, tam popełniono bardzo duże błędy. Piszę o tym w książce. Po II wojnie światowej na Zachodzie od jednego radykalizmu, jakim był na przykład nazizm, faszyzm, odchodzono w ten sposób, że odrzucano wszelki pluralizm. Zachodnia Europa przeszła do drugiego ekstremu, mianowicie do bezwarunkowej akceptacji dla wszystkiego bez względu na zmienne. Jeśli więc przyjąć radykalną strategię, która ogranicza czy redukuje złożoność polityczną i społeczną do pewnych uproszczeń, do pewnych obiektów uproszczonych, wówczas rzeczywistość uderzy nas z całą mocą. To nie jest tak, że Polacy się nagle z dnia na dzień zmienili i dzisiaj są chętni przyjmować Ukraińców. Tak nie jest. To jest źródłowy aspekt naszej kultury, obecny w przyszłości, a to także wiele znaczy dla przyszłości, ponieważ te wątki będą tworzyły nową filozofię polityczną, nową kulturę, nową wielokulturowość. I dlatego bardzo jestem panom wdzięczny za te sformułowania, bo powinniśmy o tym mówić więcej. Dziękuję. I really like the metaphor that it is. Bardzo podobała mi się metafora, że zadeptując zegarek nie możemy powstrzymać upływu czasu. Patrząc na zegar, widzę, że mamy jeszcze kilka minut do końca sesji. Może przeprowadzimy drugą rundę pytań. Poproszę o minutę, dwie odpowiedzi. Pokazaliśmy, czy zobaczyliśmy wręcz, gdzie tkwią główne problemy tożsamości zachodnioeuropejskiej. Wszyscy panowie są aktywni zawodowo w swoich obszarach specjalizacji, czy to planowanie miast, czy w obszarze teologii, czy w obszarach akademickich, czy nauk politycznych. Każdy z państwa stara się wnieść swój wkład. Nie mamy oczywiście tyle władzy, co politycy. Mam więc krótkie pytanie uzupełniające. Rozpocznijmy znowu od Grega. Gdybyś był doradcą polityków w państwach europejskich i miałbyś mu dać jedną radę, w jaki sposób doprowadzić do spójności społecznej zgodnie z duchem Asabii w jego państwie, co dokładnie byś doradził? Jakiś środek polityczny czy inne narzędzie, żeby popchnąć go w odpowiednim kierunku. Jest kilka rozwiązań strukturalnych. Trudnym rozwiązaniem, które bym wskazał, to karta wspólnych praw i obowiązków Europejczyków. Wiemy jednak, że Parlament Europejski napotkał na trudności w ustanowieniu takiej konstytucji opartej na wspólnych wartościach europejskich. Takie rozwiązanie, które było pewnym obejściem takich praktycznych trudności, byłoby wzmocnienie i zreformowanie
Europejskiego Komitetu Regionów, który działa na szczeblu lokalnym. I sprawienie, że wspierałby lokalne demokracje na poziomie regionalnym. Jednak ta koncepcja, o której przeczytałem w Twojej książce, być może potrzebujemy nowej konstytucji, która odnosiłaby się nie do ogólnego pojęcia wartości, tylko do naszego wspólnego dziedzictwa, bo za 10-20 lat nie będzie już przestrzeni na takie dyskusje. Będziemy tak podzieleni w Europie, że takie dyskusje nie będą już mogły mieć miejsca. Możliwe są także inne rozwiązania na rzecz integracji Europy, ale ta zostałaby utracona, więc to bym doradził taki kierunek, czyli wzmocnienie regionów. To wydaje się być bardzo dobrą propozycją. To też początkowo był jeden z ważniejszych celów Wspólnoty Europejskiej. Po to powstał Komitet Regionów, jednak nieco został zapomniany, zwłaszcza po rewolucji francuskiej. Identity, i tożsamość regionalna. To też środek na wzmacnianie różnorodności w Europie, a także realizowania zasady subsydiarności, czyli ciekawa taktyka. Hans Thyssen, jaka byłaby Twoja rada dla potężnego polityka, by może nie narzucić, tylko umożliwić taką afirmację własnego istnienia. Większość z naszych polityków cieszy się z tego, że ma pracę, jednak nie możemy pokładać w nich zbyt wiele nadziei. Doradziłbym prawdziwym pracującym ludziom, żeby oddolnie budowali obywatelskość. Trzeba zapomnieć o parlamentach, o partiach, o mediach. Trzeba tworzyć tożsamość obywatelską oddolnie. To ludzie muszą robić swoje, nie muszą ufać politykom, mediom, muszą dbać o siebie samych i w ten sposób powstanie obywatelskie społeczeństwo. Subsydiarność, zasada subsydiarności, wspieranie tożsamości regionalnych i lokalnych, to też wspiera budowanie oddolnego poczucia obywatelskości. Nie jest to podejście akademickie, raczej uległo ono w moim stwierdzeniu dekonstrukcji. Jeszcze resztki społeczeństwa obywatelskiego istnieją w Europie i one stanowią podstawę dla naszych działań, dla odbudowania takiej tożsamości obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście jest problem z tą kastą polityczną, z tym, na ile chcą dostrzegać te problemy, ponieważ w polityce często widzimy takie podejście polityków, że nie wspierają, nie wzmacniają tego, co jest potrzebne. Powrócę do Leona Kriera i do pojęcia piękna. Wiele z naszych politycznych, konserwatywnych konferencji nie omawia dostatecznie szeroko estetyki piękna. Tymczasem to podejście też jest ważne. Wtedy, kiedy pojawiam się na takich quasi-konserwatywnych konferencjach, zwracam uwagę na wybór muzyki, na miejsce, na dekoracje. Tak naprawdę nie wpisują się one w estetykę piękna, wpływają na nasze postrzeganie, na nasze zdolności kognitywne, mają na nas wpływ. Na przykład w Oksfordzie byłem na konferencji w takim brutalnie brzydkim budynku i on nie pozwalał nam osiągnąć tego efektu konferencji, do jakiego dążyliśmy. Czyli to ta praca nad naszym otoczeniem, nad sprawieniem, żeby było piękne, jest ważną, żeby unikać takiego dysonansu poznawczego. Poczucie estetyki konserwatystów jest bardziej postmodernistyczne.
patrzymy na różne tradycyjne kanony piękna, na tradycyjne proporcje na przykład ludzkiego organizmu. Leonie, ty już zrobiłeś więcej niż do ciebie należało. Zbudowałeś miasta, całe miasta z katedrami, odwzorowując tradycyjny plan miasta. Wspierałeś księcia Walii w jego projekcie Poundbury. Ale widzimy, że to nie wystarcza, że to jest tylko jedna malutka bitwa w olbrzymiej wojnie. Czy uważasz, że doradzając politykom w sprawie bardziej formalnych środków udałoby się odwrócić ten trend? Czy dałoby się wprowadzić bardziej rozsądne poczucie estetyki w architekturze zamiast wspierać formalizację obecnych tendencji? Kultury związane są z ideami. Obecnie panuje powszechne przekonanie, że większość ludzi, większość obywateli wykonuje straszne prace, żyje w okropnych warunkach, a ich dzieci są kształcone przez kompletnie nieodpowiedzialnych, dataistycznych pedagogów. I to jest bardzo niebezpieczne. Znowu czytałem dzieła Andiego Girarda i mówi, że znajdujemy się w przedsionku apokalipsy. I ta skala architektury, budowli i miast jest w tej chwili nieludzka. Musimy wrócić do tej naturalnej, ludzkiej skali w naszych budowlach. Większość z tego, co robimy, jest związana ze sprawami lokalnymi. W Luksemburgu pracowałem nad planem pierwszego tradycyjnego angielskiego miasta i jego budowa trwała dekady. Tam nie ma kościoła, są tam cztery dzielnice i rynek. I każda dzielnica ma swój mniejszy rynek. Jednak nie ma tam kościoła, ponieważ Anglicy nie chcą chodzić do kościołów. Mówią, że w ich otoczeniu jest już wystarczająco dużo kościołów. Jednak wracając do tych ludzkich proporcji, do tej ludzkiej skali, Leopold Kohl, bardzo ważny ekonomista austriacki, obecnie kompletnie zapomniany, odniósł się właśnie do tej kwestii ludzkiej skali w ekonomii. Ponieważ w tej chwili ekonomia i ta skala, z której korzystamy, jest nieludzka. I ta przemoc, którą widzimy nie tylko w architekturze, może zakończyć się wojną nuklearną. Wszystkie błędy wypływają z nieprawidłowego, głupiego myślenia. Już od czasów Arystotelesa było to wiadomo. Arystoteles mówił, że ekonomia nie powinna polegać na myśleniu o tym, co ludzie robią. Bóg stworzył każdego człowieka z jego indywidualnymi talentami. Niektórzy grają na fortepianie, inni potrafią rąbać drewno, a jeszcze inni potrafią budować, wznosić budowle. Aby odbudować stare miasto, potrzeba było przedstawicieli 39 różnych rzemiosł. Ponieważ ktoś, kto pracuje z żelazem, nie potrafi zajmować się obróbką drewna. I jeśli ktoś zajmuje się fortepianem, to nie umie grać na skrzypcach, przynajmniej w niektórych przypadkach. To, co robimy, jest powiązane z tym, co dzieje się w naszym mózgu. To nie ma miejsca w robotach, dlatego nie są one w stanie stworzyć kultury. Ta grupa, która spotyka się w Davos, to są zbrodniarze, ponieważ oni to tłumią. Książę Walii należy do tej grupy, ja próbowałem go z niej wyciągnąć. Oni chcą zniszczyć ten świat. Ten świat w ludzkiej skali, świat piękna, ludzi, którzy tańczą na ulicach i zajmują się przyjemnymi rzeczami, oni chcą ten świat zniszczyć. You said something very important. Powiedziałeś coś bardzo ważnego.
że nawet w tych wielkich, wspaniałych miastach nie ma kościoła. I to właśnie jest podsumowaniem, idealnym podsumowaniem tej dyskusji i tego, co poruszył ojciec Bokum. W jaki sposób możemy jednak umieścić ten kościół w miastach? Jak możemy znowu przyciągnąć ludzi do transcendencji? Czy mamy jakiś konkretny środek, z którego możemy skorzystać? Coś, co możemy zaproponować, żeby ten kościół znowu pojawił się wśród ludzi? Tak, pragmatyczne pytanie oczywiście dla Amerykanina. Waham się z moją odpowiedzią, ponieważ mówi się, że Amerykanie są manichejscy, a przepraszam, Rosjanie są manichejscy, a pragmatic kind of question, but I want to be a romantic Augustinian in my answer. Chciałbym jednak w mojej wypowiedzi odwołać się bardziej do romantyzmu, do ideologii. Polacy przez wiele wieków skupiali się też nad tą kwestią. W naszym ekumenizmie właśnie zajmujemy się też tą kwestią. Powiedziałem, że przyjadę, ale tylko wtedy, jeśli zaproszą Państwo także mojego kolegę rabina, który zajmuje się zwalczaniem przemocy i wpływem przemocy na społeczności i odbudowywaniem społeczności po przemocy. Współpracuję z rabinem właśnie w ramach mojego instytutu. Musimy poważnie podchodzić do swobody wyznania i do ekumenizmu. Każda praca w tym obszarze zaczyna się od poznania prawdy drugiej strony. Ekumenizm jest tutaj dla nas modelem. Wszystko, co powinniśmy robić w przyszłości, musi uwzględnić wszystkie strony, czyli chrześcijan, katolików, Anglikanów i Żydów. Wierzymy w to, że jest jeden Bóg i ma prawo mówić nam, co mamy robić. W to właśnie wierzymy, że On może nam dyktować kolejne działania. Musimy zrozumieć, że wojna jest ciemną stroną religii. W tej chwili na Ukrainie toczy się wojna religijna. Putin i patriarcha Karol mają zupełnie heretyczne rozumienie wiary chrześcijańskiej i je realizują. Próbując zrozumieć przyczyny wojny, nie możemy patrzeć tylko na kwestie materialne. Wojna zawsze była oddolną apokalipsą, tak powiedział jeden z rosyjskich filozofów. Miał na myśli to, że w wojnie patrzymy tylko na kwestie materialne, na czołgi, na broń, na zniszczone budynki. Jednak wojna to także rzeczywistość duchowa, ponieważ jest to historia zakumulowanych nieszczęść, które doprowadziły do zgorzknienia narodów, które doprowadziły do usztywnienia stanowisk. A wojna jest możliwością, jest szansą na to, by je wyprostować. Więc mówił o wojnie jako o apokalipsie oddolnej. Simon Weil powiedział, że apokalipsa jest, że wojna jest apokalipsą odgórną. Powiedziała, że Bóg nie opowiada się po żadnej z stron. Dziękuję, przepraszam, ale jeszcze nie skończyłem. Bóg nie staje po żadnej ze stron. This is my midrash. God is like the Jewish mother. Bóg jest jak żydowska matka, jak rosyjska matka, czy jak ukraińska matka. One wszystkie chcą jednego, żeby ich synowie wrócili do domu.
And I think that's the kind of analysis that you need to bring to this situation. I taką analizę należy przeprowadzić w tej sytuacji. I że materialistyczny sposób postrzegania świata nie wystarcza, żeby tej analizy dokonać. Bardzo dziękuję. To podsumowuje nasz panel. Na tym zakończymy. Chciałbym podziękować wszystkim panelistom za podzielenie się wyjątkowymi przemyśleniami. Dziękujemy za przedstawione tutaj porady. Dziękujemy za to, że Państwo się tutaj pojawili i przekazuję głos prowadzącemu konferencję. Dziękuję. Ja również dziękuję panelistom. David Engels, thank you very much, thank you very much. Przed nami, Szanowni Państwo, kolejny niezwykle, jak zresztą wszystkie inne i te, co za nami, te, co przed nami, panele Rzeczpospolita wielu wolnych narodów. Przypomnę, że też dziś przed nami ważny film dokumentalny, krótki, ale ważny, wręczenie nagrody i powtórzę raz jeszcze dziś o 22.25 na antenie TVP Kultura film dokumentalny Bunt i afirmacja o Bronisławie Wittsteinie. Też polecam Państwa uwadze. 22.25 w TVP Kultura. O 14.00 tutaj u nas. Troszeczkę inny oczywiście film, ale osoby związane z kongresem. A za moment malutkie zamieszanie, ale proszę nie odchodzić. To jest kwestia dosłownie sekundy i zaczynamy.
Raz jeszcze dzień dobry, witam Państwa. Przed nami ostatni dzień, właściwie on już się zaczął, więc jesteśmy mniej więcej w połowie ostatniego trzeciego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt. Przed nami drugi dzisiejszy panel, który nosi tytuł Rzeczpospolita Wielu Wolnych Narodów. Moderatorem tego panelu jest Jakub Moroz. Panie redaktorze, zapraszam na scenę i proszę o zajęcie miejsca wśród panelistów. Dobrze Państwu znany Taras Kompaniczenko. Richard Butterwick. Profesor Mark Gopin i profesor Andrzej Szczerski. Zapraszam panów, zapraszam panie profesorze i czekamy. Szanowni Państwo, pomyślałem, konstruując pytania tego panelu, że zanim zaczniemy rozmawiać o Rzeczpospolitej Wielu Wolnych Narodów, a więc o szansach na jakąś formę odrodzenia tych idei, kultury, także kultury politycznej, ale nie tylko właśnie, ducha wolnej Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej wolnych ludzi i wolnych narodów, to potrzebna jest jeszcze pewnego rodzaju prawca negatywna. To znaczy nasza część świata, jak Państwo doskonale wiedzą, była przedmiotem rozmaitych projektów imperialnych, nazywano ją więc różnie i może warto na początek cofnąć się, także w kontekście wojny, która się toczy na Ukrainie, cofnąć się do tych określeń, żeby zmierzyć się z tym, co badacze studiów postkolonialnych nazywają wyobraźnią imperialną. Są państwa, są kultury polityczne, które są ową wyobraźnią imperialną, przesiąknięte i zniewolone być może, które uwięzione są w ramach swoich imperialnych wyobrażeń. Wiemy, jak bardzo tragicznie się to w naszej części świata właśnie skończyło, więc na początek pozwolę sobie przywołać tę formułę Timothy'ego Snydera, że to są skrwawione ziemie. Ale oczywiście to wcześniej była niemiecka Mitteleuropa, to była także Europa Wschodnia, o której wybitny amerykański badacz, historyk Larry Wolf mówił, że jest rodzajem wynalazku, rodzajem nazwy, która służy podporządkowywaniu, służy takiej kategoryzacji, która dzieli Europę na dwie części, ale mówiąc całkiem wprost, chodzi o to, że jest Europa lepsza, ta zachodnia i właśnie ta gorsza wschodnia. No i oczywiście jest jeszcze to określenie, które wiąże się z Rosją. Dzisiaj tak tragicznie wybrzmiewające we wszystkich serwisach informacyjnych. Mówimy o ruskim mirze, ale to chyba jest dosyć świeżej daty określenie. Warto może historycznie rzecz biorąc mówić raczej o tym projekcie imperialnym, który miał jednoczyć wszystkich Słowian pod wodzą Rosji jako naturalnym liderze tej części świata. No więc właśnie, zanim zaczniemy projektować rzeczy pozytywne, zanim pozwolimy sobie na pewien krok, także wyobraźni, ale właśnie już nie imperialnej, a może zapytamy także o żywotność pewnych idei, które wiążą się z pierwszą Rzeczpospolitą, to chciałbym zapytać o tę wyobraźnię imperialną, która no właśnie, czy wciąż ciąży nad naszą częścią świata? Czy najpierw spójrzmy na wschód. Czy Rosja jest więźniem swojej imperialnej wyobraźni? Czy tak można tłumaczyć jej dzisiejszą aktywność? Czy tak można tłumaczyć słowa Władimira Putina pod adresem Ukrainy dzisiaj wypowiadane? Czy w gruncie rzeczy, żeby odrodzić też te pewne idee pierwszej Rzeczpospolitej Wolnych Narodów, nie trzeba się zmierzyć z tym projektem imperialnym rosyjskim także u nas, także w krajach naszej części świata. Jak panowie sądzą? Panie profesorze. Chciałbym najpierw podziękować za zaproszenie do tego wspaniałego zgromadzenia i za możliwość wzięcia udziału w tak ważnej rozmowie.
Na samym początku trzeba powiedzieć, że Putin próbuje realizować na nowo to, co Katarzynie II znacznie lepiej udało się pod koniec XVIII wieku. To jest ten sam scenariusz. Widzimy próby osmieszania, osłabienia Ukrainy przed światem i dla samych Ukraińców i zbrojna agresja. Całym szczęściem jednak jest to realizowane bardziej nieudolnie, przy znacznie większym oporze i przy znacznie większym wsparciu ze świata. Bo Rzeczpospolita nie upadła, proszę nie mówić o upadku Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita została zniszczona. A dlaczego została zniszczona? Ponieważ, że zbierała się w siłach. Ponieważ, że poszła ku lepszemu. Ponieważ, że miała przed sobą perspektywę takiego XIX wieku, wolności i dobrobytu, które było zagrożenie geopolityczne i ideologiczne dla Imperium Rosyjskiego i także dla absolutystycznych monarchii pruskiej i austriackiej. Właśnie dlatego Rzeczpospolita została zniszczona. I to trzeba powiedzieć od razu. Zanim w ogóle pójdziemy do dyskusji, jaki to był wielki potencjał Rzeczypospolitej, jakie może być dziedzictwo kulturowe, trzeba jasno powiedzieć, została zniszczona, ponieważ że odradzała się. Profesor Gopin, czy ta wojna jest także wojną kulturową właśnie w jakimś sensie? Czy ciążą nad nami te wyobrażenia imperialne, kolonialne także, jeśli mówimy o rosyjskim projekcie imperialnym dzisiaj? I think that it's first of all it's an honor to be here. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, iż bardzo się cieszę, że jesteśmy tu znowu. Pochodzimy z Kowla blisko Równego, a jesteśmy po raz pierwszy od 110 lat. Cieszę się, że jesteśmy tu ponownie. Tak długo, jak absolutystyczny monarcha kontroluje informację dostępną społeczeństwu, tak długo będzie możliwy imperializm kolonialny i niszczenie sąsiadów, poniżanie sąsiadów, niszczenie granic. Możemy porozmawiać o tym, kim byłby idealny sąsiad, ale to, co robi Putin, to weźmy sierpień 1939 roku, Himmler i paru innych dehumanizowało Polaków, deprecjonowało niezależność nawet wobec ewidentnej tożsamości. To są te same karty, które dzisiaj rozgrywa Putin, który szantażuje cały świat. Ukradł 500 tysięcy ton pszenicy. To będzie prawdziwa trauma dla świata. On to zaplanował. To już wcześniej inni dyktatorzy robili. Pytanie jednak jest takie, czy mamy jasną, silną alternatywę wobec tej ewidentnej agresji? Dziękuję za zaproszenie do panelu. Myślę, że wyobraźnia imperialna czy idea imperialna są bez wątpienia źródłem tej wojny, z tym, że należy je traktować w kategoriach takiego hasła mobilizacyjnego w tej chwili. One odnoszą się do głębokich pokładów historycznej świadomości, właśnie do ciągłości kulturowej, do tradycji, które są zawarte w sztuce, w literaturze. Tylko, że one są dzisiaj manipulowane w sposób przypominający to, jak dzisiaj funkcjonują media, czyli przez kreowanie podziałów, przez kreowanie antagonizmów, ale bez wątpienia to jest tylko współczesne użycie tego bardzo głęboko zakorzenionego w mentalności
kulturowej czy w tradycji kulturowej Rosjan przekonania o dominującej roli w Europie Wschodniej. Paradoksalnie była o tym mowa też na kongresie. One spotykają się z takim dziwną nostalgią za imperializmem na Zachodzie, czy przekonaniu, że ten projekt imperialny oczywiście się zmienił, ale tak naprawdę są pewne narody, które potrafią ze sobą rozmawiać, ponieważ kiedyś stworzyły imperia. I to jest pewien paradoks, że to hasło imperium działa nie tylko wewnątrz Rosji, ale też ma być w jakimś sensie wytłumaczeniem tego, że niektóre państwa Zachodu, które tworzyły kiedyś imperia, będą się w stanie porozumieć, bo to jest ta mentalność czy tradycja imperialna. To jest to, czego my się najbardziej boimy, bo mówienie o tym, że bo to też pana pytaniu było, że Polska jest relacja polsko-ukraińska miała charakter imperialny, jest oczywiście historycznie absurdem, prawda? I nie ma nic wspólnego z imperializmem takim, jakim mówimy w przypadku Imperium Brytyjskiego chociażby, czy francuskiego. Więc dla nas taka wizja imperium jest kompletnie obca. To w ogóle nie jest w naszym kulturowym DNA. Natomiast paradoksalnie wydaje mi się, ta idea imperium gra do wewnątrz Rosji i też trochę na zewnątrz. I dlatego ona jest tak niebezpieczna. W ogóle cała ta wojna, jej uzasadnienie miało tak historyczne, absurdalne podstawy. Ten wykład historyczny, który był wygłoszony na dzień przed inwazją, no to była faktycznie manipulacja historyczna, ale pokazująca właśnie, że idea imperialna jest niezwykle ważna i ta ciągłość kulturowa, którą my staramy się na kongresie docenić, ale widzimy też, jak może być wykorzystana, czy właściwie nadużyta, czy zmanipulowana na współczesne potrzeby. Pan teraz Kompaniczenko. Dzień dobry. Też chciałem podziękować za zaproszenie, wziąć udział w tej dyskusji. Chciałem powiedzieć, że z mojego punktu widzenia wielką rolę w tej legitymizacji imperialnych pretensji Moskwy wielką rolę miała ekspansywna rosyjska kultura, przedstawiana po całym świecie, wielkie pieniądze było włożone w to, żeby reklamować i narzucać wielki styl rosyjskiej kultury, pokazywać, że zgubiono cały świat przez bolszewików i teraz no właśnie taka potęga przedbolszewicka, taka romantyzacja Imperium Romanowych była prowadzona przez kultury na ekspansję. Nie pokazywano na Zachodzie, w Niemczech albo w Francji, albo nawet w Wielkiej Brytanii, nie była pokazywana brutalna albo wulgarna rosyjska kultura. Nie było pokazywano te, co, z czym my się spotykamy codziennie i widzimy, jak prowadzą ekspansję na Ukrainie. Prowadzono było przed sporo lat. I to było tak, że no, u nas pracowała popsa, popularna kultura, bardzo wulgarna i bardzo taka, na niskim poziomie, a na Zachodzie dla demoralizacji, dla tego, żebyś zniszczyć taki duchowy potencjał, żebyś pracować z ludźmi na niskich częstotach takich, w intelektualnych i duchowych. Natomiast w zachodnim świecie przedstawiano rosyjskie kultury jako kulturę Rachmaninowa, Czajkowskiego, wielkiego baletu, wielkiego teatru, czy Balszowa teatra i wspaniałe cinema, jaka intelektualne, jakieś tam wystawki i nawet ten chór Aleksandrowa, który spędzał tutaj wszędzie, wszystkich kościołach w Niemczech, w malutkich domach narodowych w Bawarii albo gdzieś tam blisko kolonii. Wszędzie można było zobaczyć afisze
rosyjskich chórów albo wykonawców, którzy niosli kulturę, jeszcze kulturę. I to właśnie było tak przedstawiano jako popatrzcie, co niesiemy w świecie, mamy misję. Misja jest wielka. Moglibyśmy jeszcze zdążyć więcej, jakbyś byli w potęgu, jakby odrodzili ten imperialny potencjał. No i przedstawienie też na przykład tych nie do narodów, jak oni mówią, nie do państw, że to nie doskonałe państwo. Jasne, że Ukraina nie jest doskonałym państwem. Jakie jest doskonałe? Niech mnie państwo nazwie, jakie jest doskonałe państwo. Ale oni przedstawiali każdy z tych republik, na które oni się ważyli jako legitymne prawo, właśnie, że oni mogą tym urządniczyć z prawa imperialnego, to oni pokazywali, że po prostu to jest mało kulturny, nieoswęcony, niecwiczony jakiś narody, którymi uprawuje jakieś tam bandyci albo jakieś tam dyktatory. I co wie świat o kazachskiej kulturze? Co wie świat o jakiejś tam ukraińskiej kulturze? No co to tam? Gdzie jest ukraiński Rachmaninow? Gdzie jest ukraiński Czajkowski? Gdzie jest tam ukraiński jakiś tam Strawiński? Nie ma! Ha, ha! Oni nie jest narodem. Oni jest po prostu taki, no grupa, jakaś polityczny projekt. I w tym sensie też romantyzacja przez kino, przez animacje. Pamiętacie te animacje o tej Anastasii, princesie, która zdążyła przetrwać te bolszewickie represje czy morderstwa. I ona romantycznie tam się została żywa. I ona tam przetrwała i się wyszedła za mąż tam. I to wszystko tak było tak wspaniałe. I taka wspaniała była taki imperium. I nie było tam żadnych problemów. Tylko taka krasa, czyli wspaniałość i taka siła. I dlatego mnie się wydaje, że świat oprócz pragmatycznego podejścia miał jeszcze taki pewny narzucony romantyczny pogląd, taki nostalgijny. Nostalgijny, że tam do rewolucji bolszewickiej, do takiej, o rewolucji z abdykacją Nikolaja I w ogóle nie mówią o lutnewej rewolucji, tylko o bolszewickiej. I przed bolszewikami wszystko było tam idealne i w porządku. I dlatego było tak, to oni mają na to prawo. Rosja ma prawo w władzy nad Ukrainą, nad Białorusią tam i też pojęcie, absurdalne pojęcie braterskie narody. To absurdalna sytuacja. Sąsiady tak, a jakieś braterskie narody. Niech może Golendercy będą tam z Niemcami czy z Hiszpanami, którzy walczyli przeciwko drugiemu za niepodległość. To jest taka absurdalna formuła, która powtarza Macron. Macron mówi braterskie narody. Cholera, to jest dziwna rzecz w dzisiejszym świecie. Właśnie, proszę pozwolić, że skoro tak, to pociągnę ten wątek i spójrzmy teraz na Zachód. Pytając o te widma imperialnej wyobraźni, a może wciąż żywą wyobraźnię, o żywą wyobraźnię imperialną, bo z polskiego punktu widzenia, tu powtórzę myśl profesor Ewy Thompson, celebrowanej zresztą na tym kongresie obecnej, także poprzez swoją myśl, że polska sytuacja kolonialna w stosunku do Rosji, kolonialnego podporządkowania, była
jakoś wyjątkowa w tym krajobrazie krajów kolonialnie podporządkowanych, ponieważ Polacy mieli zawsze poczucie wyższości kulturowej i cywilizacyjnej nad swoim okupantem, nad tym, kto dzierżył tę kolonialną pieczę. Więc z naszego punktu widzenia być może zrzucenie, emancypowanie się z tego projektu kolonialnego rosyjskiego jest łatwiejsze. Ale spójrzmy na Zachód. Czy żeby odrodzić myślenie w kategoriach suwerennej, wolnej, dumnej Rzeczpospolitej, nie czeka nas jakaś większa, poważniejsza, trudniejsza praca poprzez rozprawienie się także z tymi kolonialnymi widmami, które płyną z Zachodu, które mówią o kulturowej supremacji pewnych zachodnich modeli życia, typów modernizacji, prawda? To jest coś, co w Polsce jest chyba silnie obecne od 30 lat. Może rzecz dotyczy szerzej krajobrazu tej części Europy, a dzisiaj wydaje się wyjątkowo groźne także w kontekście wojny, która toczy się na Ukrainie, bo już tutaj podczas kongresu skonstatowano tę bliskość, ten rodzaj porozumienia, które odbieramy ze zgrozą. Porozumienia pomiędzy Rosją a krajami zachodnimi o imperialnej przeszłości, ponieważ to porozumienie sprawia na nas wrażenie, jakby ta wyobraźnia imperialna wciąż była żywa i pozwalała przechodzić do porządku dziennego nad, w jakiejś mierze nad wojną, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie. Jestem ciekaw zdania pana profesora Gopina. Widzi pan takie widma imperialnej, kolonialnej dominacji także w krajach zachodniej Europy? I think it's very understandable that anyone living in Poland. Jest to zrozumiałe, że każdy, kto mieszka w Polsce i ma i pamięta, jak jego rodzina przechodziła przez dramatyczne wydarzenia II wojny światowej, jest straumatyzowany. Każda rozmowa między takim człowiekiem jak Putin a potęgami zachodnimi pogłębia tę traumę. Jest to prawdziwa trauma i obywatele Polski mają prawo tak się czuć. Jestem żydowskim rabinem, ale jestem także profesorem, który pracuje na całym świecie w strefach konfliktu i wojny. Pracuję z ofiarami wojny. I wiem, jaką traumę wywołuje atak ze wszystkich stron. Prowadzi do poważnych problemów emocjonalnych. Zwłaszcza, kiedy atak ze wszystkich stron przypuszczają imperialiści. Przez wiele lat pracowałem w Syrii i byłem otoczony przez taką sytuację. To dzieje się naprawdę. To jest prawdziwa trauma. Największe naruszenie, największa przemoc, jaka dzieje się w rodzinach i na całym świecie, to narcyzm tych, którzy chcą przejąć przestrzeń należącą do innych. To zagraża życiu w rodzinie. To jest największe zagrożenie dla sąsiadujących ze sobą państw. Ta trudność ze zrozumieniem, z uznaniem istnienia drugiej strony. To jest problem tych, którzy upijają się władzą. Niemcy miały taki moment, Francja też przechodziła podobne podejście. Rosja w tej chwili napawa się swoją władzą. Jednocześnie musimy omówić, w jaki sposób można pokonać takich imperialistów. Jaki jest stan umysłowy kogoś, kto uważa, że może zaangażować się w taki konflikt. W jaki sposób możemy włączyć w tę dyskusję takie państwa jak Niemcy i przeprowadzić taką dyskusję na równych prawach, żebyśmy ustalili, co należy zrobić. Jeśli znajdziemy odpowiedni język, ponieważ język to także władza,
Musimy znaleźć właściwy język wspólnych praw, wspólnych wartości, wspólnego szacunku dla naszych granic. Dzięki temu inne państwa nie powrócą do swoich imperialistycznych przyzwyczajeń. Ważne też, żeby przeciwstawić się relacjom gospodarczym z Władimirem Putinem, ponieważ oni wszyscy mają związki ekonomiczne. I w chwili konfliktu większość ludzi ma tendencję do patrzenia na swoje indywidualne interesy, zwłaszcza w obszarze ropy i gazu, a ten sektor także zabija naszą planetę. Musimy przypomnieć sobie o naszych wspólnych warunkach, wartościach. Musimy myśleć właśnie o wspólnych interesach i warunkach dla całego świata. Tak rozumiem pańską propozycję. Wewnątrz Unii Europejskiej na przykład jest możliwe, że coś takiego powinno, taki głos powinien wypłynąć z Europy, z naszej części Europy jako tej doświadczonej imperializmem? Czy to się wydaje mrzonką, złudzeniem, jakimś jednak niemożliwym do zrealizowania projektem, taka rozmowa? Just very briefly, I want to express a note. Tylko pokrótce chciałbym wyrazić swoją wdzięczność za rozwój postaci Wołodymira Zełenskiego, bo on pokazuje, że to jest możliwe dzięki sile charakteru, dzięki odpowiedniemu doborowi słów, żeby odwołać się do sumienia Bidena, do sumienia Macrona. I to siła jego wizji zmienia sposób, w jaki świat dzisiaj działa. Ten świat, z którego byliśmy tacy dumni. My byliśmy z Zełenskiego bardzo dumni w naszej żydowskiej społeczności. W Izraelu jesteśmy z jego dumni. On odwołał się do sumienia ludzi dzięki bardzo starannie dobranym słowom. Czy to rzeczywiście przyczyni się do zwiększenia obrony Ukrainy? Zobaczymy, jaki będzie tego skutek. Nie wiemy, co się wydarzy z blokadą, z działaniami artylerii. Jednak Zełenski jest dla nas wszystkim wzorem. Wzorem tego, w jaki psychologiczny sposób, w jaki terapeutyczny sposób odwołać się do sumienia wszystkich państw europejskich. Mr. Professor, I'm wondering how a historian who looks at the roots of the modern image of imperialism in our part of the world, I would like to learn about what you are thinking. Unfortunate. That the, przepraszam, po wysłuchaniu elokwentnej angielszczyzny pana profesora, to jakoś naturalnie nadążyłem. Jest wyjątkowo niefortunne, że właśnie w momencie kształtowania się wyobraźni imperialnych w Europie i na świecie, dawna Rzeczpospolita została zniszczona i zniszczona w taki sposób, żeby ją ośmieszyć i zohydzić. I niestety częściowo za sprawą francuskich intelektualistów wspierających mocarstwa zaborcze. A więc potencjał na wspólne wartości oparte na wolności, równości, wspólnej sprawy, czyli Rzeczypospolitej samej i powiedzmy cnocie politycznej, to zostało przedstawione jako coś staroświeckiego, nie nadającej się do współczesnego świata władzy i pieniądza przez zwycięskie mocarstwa. To prawda, że na jakiś czas Konstytucja 3 maja bardzo poprawiła wizerunek Rzeczypospolitej i Polski na świecie. Ale po rozbiorach znowu ta narracja, że to jest lekcja, oto są straszne skutki nie nadążania się za współczesnym światem władzy. A więc tak, są pewne imperialne ciągoty. Kongres Wiedeński jakby ustalił pewien układ, kiedy wielkie mocarstwa dogadały się kosztem słabszych. A potem w XX wieku, i tu miałem bardzo ciekawą rozmowę ostatnio z Markiem Cichockim,
traktat wersalski i w ogóle Kongres Paryski został ohydzony. Właśnie dlatego, że po 20 latach przecież było ponowne podziały między imperiami. I kraje, narody, państwa, które odzyskały lub dostały swoją szansę na samostanowienie w wyniku upadku trzech imperiów zarazem na końcu I wojny światowej oraz można powiedzieć do pewnego stopnia interwencje amerykańskie. Już co, lepiej, żeby pozostały w swoich imperiach i nie buntowały się. Lepiej żeby nie sprawdziły kłopoty wielkim tego świata. To jest właśnie konsekwencja zbyt negatywnego podejścia do Wersalu jako pewną zasadą w stosunkach międzynarodowych. Natomiast w tej chwili widzimy, że jest wielkie zróżnicowanie między byłymi mocarstwami imperialnymi. Z jednej strony powiedziałbym wahania Francuzów i Niemców, z drugiej strony postawa Brytyjczyków i Amerykanów w stosunku do Ukrainy i w stosunku do Polski jest jednak inny. Zostawiając na bok pewne spory o sprawę reform sądownictwa, to jednak w podstawowych sprawach bezpieczeństwa jest jednak zupełnie inna podstawa zamorska i inna lądowa. Jestem ciekaw oczywiście także zdania ludzi zajmujących się zawodowo sztuką. Co myślą o tym ciążeniu także zachodnich wyobrażeń imperialnych nad naszą częścią świata. Panie profesorze. Dla historyka sztuki dyskusja o imperiach jest o tyle z jednej strony prosta, bo możemy wskazać na pewne działania, które imperia generują, żeby ujednolicać kulturowo tereny, na których rządzą, czego przykładem jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Tutaj tylko polemika w poprzednim panelem, nie uważam, że on jest piękny. Natomiast, dziękuję. A jednocześnie widzimy, jak bardzo to nie działa z perspektywy długoterminowej, czyli widzimy, jak bardzo właśnie pewne kręgi kulturowe w Europie są, bym powiedział, naturalne, czy oczywiste, czy wynikające z długotrwałych związków, i które imperialne mapy nie są w stanie przekreślić. W związku z tym, kiedy patrzymy na mapę Europy kulturową, widzimy zupełnie inne granice niż te imperialne, a jednocześnie, co jest właśnie niezwykle intrygujące, jeżeli pojedziemy do Kluży, do Czerniowiec czy do Krakowa, zobaczmy podobną architekturę habsburską, ona też jest częścią tego projektu imperialnego, która się jakoś wpisuje w specyfikę kulturową miejsc, w których powstała, ale ich nie przekreśla. Jednym słowem, imperialne mapy są sztuczne, jeśli chodzi o podziały kulturowe w Europie. I to, co było wyraźnie widać po roku 1989 dla badaczy sztuki, to sztuczność tej nowej granicy Unii Europejskiej Wschodniej. To znaczy dla nas to było oczywiste, że Białoruś, Litwa, Ukraina w dużym stopniu należą do cywilizacyjnego projektu, który jest częścią Europy, ale został po drugiej stronie tej nowej de facto żelaznej kurtyny, która zapadła na wschodniej granicy Polski w 2004 roku. I to, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie, to też nie jest dla nas żadne zaskoczenie. To znaczy, jakby patrząc na historię ukraińskiej, tej niepodległościowej, powiedzmy nowoczesnej kultury od początku XIX wieku, widzimy, jak bardzo ona chciała, w naturalny sposób wpisywała się w problemy, które dyskutowano w Europie i w jakim stopniu polemizowała na przykład właśnie z wizją imperium, którą tworzyła kultura rosyjska w tym czasie. Z tego też punktu widzenia uważam, że pytanie o to, jak dzisiaj zbudować taki antyimperialny projekt w Europie, który będzie stabilny, da Europie definitywną stabilność, no to jako historyk sztuki mogę powiedzieć, że ta granica, która określa relacje między przestrzenią kultury rosyjskiej a europejskiej, no będzie biegła po wschodniej granicy Ukrainy i to będzie powrót do pewnego historycznego kontekstu. Nie tylko chodzi mi o związki z Rzeczpospolitą, z tymi promieniami kultury zachodniej, które szły głównie przez Polskę, ale też oczywiście przez Litwę, ale również związki z Konstantynopolem,
z Kościołem Wschodnim, które z nadmorza śródziemnego emanowały na Ukrainę. I to jest to wrażenie, które się ma podróżując nie tylko po zachodniej Ukrainie, która jest tak oczywiście nam najbliższa, ale też patrząc na historię, ale też co ciekawe, z panem redaktorem często rozmawiamy o sztuce współczesnej. To jest dla mnie pewien fascynujące przeżycie, kiedy widzimy artystów współczesnych, którzy odgrywają role, które wydawałoby się są napisane wieki temu, które pokazują ich związek, przywiązanie do treści takich jak demokracja, godność, wolność jednostki, solidarność, antyimperializm, które są, wskazują, że również artyści współcześni odnajdują się w tym kontekście. Ta scena ukraińska współczesna jest w zasadzie już dobrze zintegrowana ze światem zachodnim. I o ile sztuka rosyjska współczesna bardzo często kontestuje Europę, kontestuje, wpisuje się w ten taki jakby napięcie graniczne, to Ukraińcy już od dawna opowiadają się po stronie tej narracji europejskiej, kontestując ją też, ale to nie jest z pozycji wrogich czy odrębnych. Więc jednocześnie widzimy, że ten proces, który dzisiaj się toczy na polu bitwy, on kulturowo jest w jakimś sensie już dawno za nami. On został po prostu skonstruowany, jest wygrany w tym sensie, tylko należy w tej chwili tylko uzasadnić to militarnie i gospodarczo. I właśnie mi się wydaje, że przy takim podziale, który odpowiada tym longue durée, prawda, długiemu trwaniu granic, my jesteśmy w stanie zbudować normalne i pokojowe relacje z Rosją. Tutaj z panem profesorem Kopnikiem się całkowicie zgadzam, ale jeżeli te warunki będą właściwe, to ten pokój jest do uzyskania. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że granica musi być tam, gdzie przychodzą granice kulturowe. Jeden z moich kolegów lwowskich muzealników opowiadał o pewnych paradoksalnych, nie chciałbym powiedzieć pozytywnych efektach wojny, ale tych, które wojna wygenerowała. Mianowicie dla bardzo wielu Ukraińców ze wschodniej Ukrainy, wygnanych w tej chwili czy uciekających z domów swoich, przyjazd do centrum czy zwłaszcza na zachód Ukrainy, to jest w jakimś sensie potwierdzenie ich europejskiej tożsamości. To jest spotkanie się z Europą, prawda? To jest spotkanie się z tym, co jest dla nich naturalne. I bardzo, bardzo wielu mieszkańców, zwłaszcza Donbasu, przyjazd nawet do Lwowa, to jest zobaczenie na oczy tego, w co gdzieś tam może wierzyli, ale jeszcze tego nie czuli na bieżąco, na co dzień, w swoim doświadczeniu. Więc teraz to gigantyczne przemieszczenie się w obrębie Ukrainy jest de facto, przyspiesza ten proces jeszcze większej identyfikacji z Europą. I nawet, proszę Państwa, to jest taki pewien paradoks, ale bo była mowa tu o architekturze, o pięknie. Ten kolega lwowski mówi, że on przy całej tragedii destrukcji miast ukraińskich na wschodzie, tych panelaków czy blokowisk sowieckich, tak zwanych chruszczowek z lat 60., on mówi, że jak będziemy odbudowali Ukrainę, odbudujemy ją już po europejsku, bo to jest nasza historia też architektoniczna, którą chcemy tam ponownie wprowadzić. Jednym słowem, ja jestem przekonany, że ta granica imperialna jest na tyle sztuczna i sztucznie wykreowana przez siłę, przez stosunkowo też chyba dzisiaj to jest dobrze widoczne. Ona przegra z tą granicą kulturową, która jest dużo głębiej zakorzeniona, historycznie ważniejsza i ona właśnie pozwoli zbudować tą prawdziwą czy normalną granicę między Europą a Rosją i na podstawie tej granicy jesteśmy w stanie prowadzić jakąś politykę na przyszłość pokojowego sąsiedztwa. Pan Taras Kompaniczenko, jak pan widzi także jakąś z naszej perspektywy problematyczność także zachodnich wyobrażeń imperialnych, kolonialnych, ciążących nad naszą częścią Europy? No może do końca, że zachodni świat do końca nie rozumie naszych takich naszego historycznego losu może być, czyli losu w ogóle naszych państw czy naszych narodów do końca. My mówimy, że mamy wspólne wartości jako wolność, jako godność, ale też w naszej... I dlaczego my, wszyscy Estończycy, Lotyszy, Litewcy, Polacy wspierają, właśnie razem mówimy o jakiejś, a Czesy też,
Dlaczego my, jak mówimy o imperium, to od razu nam to się kojarzy z niewolą i jakimś takim no, światem, gdzie jest, jesteśmy, nasze prawa jest ucięte, a nie przedłużone, jakieś rozszerzane nasze prawa, jak prawa jakichś kolonii w rzymskim imperium, tak? Gdzie, jak oni dołączyli tam jakiś no, Galię czy Rzym i wtedy Galia też stała rzymskimi obywatelami, czy tam no, można powiedzieć, Francuzowie, francuska imperium dała prawa dla swoich kolonii jakichś tam też. No i dla nas to jest nie rozszerzenie tych praw, nie nabytek praw, ale ucięcie praw i wolności. I każde wspomnienie o imperium, bo te doświadczenie historyczne dla nas, dla naszych narodów było takie. I dlatego może być ten, mamy bardzo rozwinięty kompleks ofiary, wiktyzm, ale wiktyzm, który może być, mówimy też różne elity naszych państw, mówi, że trzeba nam to podolać, trzeba wejść tego wiktyzmu, podolać ten kompleks ofiary i być tym silnym tam i coś, ale też wiktyzm lepiej jako imperializm albo ten taki, no, bo wiktyzm powoduje do empatii, do empatyzmu. My współczujemy, no, jesteśmy, jak, no, stoimy na tych chrześcijańskich wartościach współczucia do człowieka, który się męczy, któremu się boli. To my możemy przeżywać w obcy ból jak swój. I to jest dlatego szybko rozumiemy, o co chodzi. Jak mówią, że ktoś, kto kogoś gwałtuje, to odbieramy to nie abstraktne, ale gwałtuje. Jak ktoś kogo zabija, to zabija. I zabija za to, że on jest obcy, czyli nawet inny. To my możemy w to uwierzyć. My to widzieliśmy, no, nasi przodkowie, nasi dziadkowie, nasi rodzice to przeżywali. Nie gdzieś tam daleko, ale blisko. I myślę, że ten no, narratyw nie do końca nie abstraktnego humanizmu, bo to jest też abstraktny humanizm i realny humanizm. Realny humanizm wycieka z współczucia, z tej empatii, prawdziwej empatii, a nie tak, że ja tak, my jesteśmy empatyczni, ale 80 euro będziemy zbiednieje nasza całe, każdy średni Niemiec zbiednieje na 80 euro. To jak możemy tam liczyć te jakieś empatii? To też trzeba podolać ten jakbyś, no, może powiedzieć taki pragmatyczny, przechowany imperializm, bo to jest taki, bo wiemy, że Niemcy też w stosunku do Stanów Zjednoczonych mają taki większy pogląd jako niebezpieczeństwa, że oni budują z Francuzami jakiś nowy imperium, oni dominują w Europie, a nie Rosja jest groźna była, no przed wojną. Nie, ale oni myśleli Rosji, żeby wykorzystać ropę, gaz, dlatego żeby przeciwstawić siebie Stanom Zjednoczonym. Także cichutko budowali imperium, cichutko. Cichutko mówili o to, że Rosja nam potrzebna przeciwko Chin, albo głośno o tym mówili. Ale jak widać, że te modele nie spracowali. I nie spracowało, że China stała po stronie Rosji, tam z Chiną chcą się dogadać. I też myślę, że ta szczera rozmowa Zelenskiego na przykład o moralności, ta apelacja do
musimy apelować do elity europejskiej, zachodniej europejskiej elity na podstawie, jak mówicie o wartościach, to wartości nie jest abstrakcją. Wartości trudno połapać albo trudno może pragmatyczne tam jakoś zastosować, czyli używać, ale wartości jest coś największego. I jak mówicie o tym, to robicie zgodnie z wartościami, a nie tylko deklaruje te wartości, ale nie chcecie ich za nich walczyć. No, teraz skorośmy już wykonali, podjęliśmy pewien wysiłek takiej pracy, jak wspomniałem, negatywnej, popatrzyli w ten sposób na wschód i na zachód, no to pora przejść do jądra tego zagadnienia, którym się chcemy dzisiaj zająć, a więc do jakiejś formy, no właśnie, odrodzenia pewnych idei, pewnej kultury, kultury politycznej, ale nie tylko politycznej, pierwszej Rzeczpospolitej, tylko jeśli takie marzenie, takie pragnienie wyrazimy, to od razu, proszę pozwolić, że powiem osobiście, pojawia się we mnie jakiś rodzaj kłopotu, zakłopotania. No bo właściwie nie chcemy do tego podejść naiwnie, więc musimy wziąć pod uwagę te lekcje. Widziałem tutaj pana profesora Ryszarda Legutkę, którą choćby pan profesor wyraził w eseju o duszy polskiej, ale którą konstatujemy po prostu w takim naszym życiu zbiorowym, myślę nie tylko w Polsce, że żyjemy w tej części świata, która doświadczyła tragicznej nieciągłości i to powielokroć, w której ciągłość była zrywana, tak? Właśnie ciągłość kultury politycznej, ciągłość pewnego wspólnego sposobu życia, sposobu bycia. I nawet jeżeli on był bardzo szlachetny, nawet jeżeli dzisiaj go rewaloryzujemy, no to czy on może być jeszcze żywy? Czy mamy się o co oprzeć? Czy to ma być rodzaj odrodzenia w związku z tym tej republikańskiej myśli politycznej, republikańskiej oczywiście w sięgającej korzeniami czasów antycznych, oparty o myślenie o polityce nie w sposób technokratyczny, ale właśnie tak jak już pan profesor Baterwick-Pawlikowski wskazał w odniesieniu także do moralności, do pojęcia cnoty, do pojęcia wolności, ale oznaczającej nie tylko wolność negatywną, liberalną, jednostkową, ale także wolność wspólnotową, w ogóle kultywujący pojęcie wspólnoty. Wtedy, jak rozumiem, nie tylko wspólnoty obywateli jakiegoś kraju, ale wspólnoty szerszej, wspólnoty tych krajów, o których rozmawiamy, naszej części świata. Tylko czy to jest właśnie, dalej drążę, czy to jest wystarczające paliwo? Co nas tutaj łączy? Czy to wystarczy? Na przykład padło tutaj podczas jednego z paneli, zostało przywołane to określenie Milana Kundery, porwanej Europy, małych narodów, małych nie w znaczeniu wielkości, ilości ludności, ale w znaczeniu takiego podstawowego zagrożenia swojego bytu, tego, że to są narody, które doświadczyły tego, że za chwilę ich państwo może zniknąć z powierzchni ziemi, a oni zostaną wydani na pastwę agresorom. No i kontrastujemy to nasze zbiorowe doświadczenie na przykład z tym w Europie Zachodniej. Tylko czy to nam wystarczy dzisiaj? Bo kiedy patrzymy także na reakcję na obecną wojnę, to doznajemy zawodu, nie chcę mówić tutaj tak nazywać wprost, ale pewne kraje naszej części Europy zachowują się inaczej wobec Ukrainy, niż byśmy sobie życzyli, niż być może wynikałoby z tego empatycznego modelu, o którym przed chwilą tu powiedziano. Więc na czym mamy budować tę wspólnotę wolnych narodów? Gdzie ma być ta inspiracja Rzeczpospolitą? Panie profesorze, patrzę na pana profesora Gopinę. Yes. I just wrote my latest book was on the neuroscience of Moja ostatnia książka dotyczyła neuronauki współczucia. Zajmowałem się etyką filozoficzną, dokonywałem różnych porównań. Okazuje się, że empatia i współczucie
Empatia z kolei łączy się ze smutkiem, ponieważ ktoś inny cierpi. I że czujemy się źle, ponieważ ktoś cierpi w strefach wojennych. Tylko że takie złe samopoczucie bardzo męczy. Jednak współczucie to jest bardziej radosny wysiłek, by troszczyć się o innego. Opiera się o solidarność, miłość i służbę dla innych osób. Te z kolei są zakorzenione w kulturze duchowej i zostały zapomniane w modernistycznym pojęciu wyrażanym w sformułowaniu moje prawa, prawa człowieka. Ale to nie wystarcza, by stworzyć i utrzymać cywilizację wobec dyktatur. By zwyciężyć dyktatury, by przezwyciężyć inwazję, trzeba wyrażać solidarność i miłość wobec wszystkich, bez względu na ich pochodzenie, a jedynie ze względu na fakt, że są one stworzone na obraz i podobieństwo Boże w oparciu o godność człowieka, która stąd się wywodzi. Mamy Mozarta, Rachmaninowa i muzykę Tatarów z drugiej strony. Można przecież kochać Mozarta, kochać Rachmaninowa, ale jeśli nie pokochamy muzyki małego narodu, nie zrozumiemy tego piękna, które jest zawarte w obrazie Boga w nich. I to trzeba przenieść do demokracji, bo demokracja to niejako dwa okopy, lewica, prawica. Tutaj utracono wspólnotę wartości. A pan Putin w sposób genialny wykorzystuje ten głęboki podział. Dzieli Amerykę wewnątrz, dzieli Zachód wewnątrz. Musimy być bardziej inteligentni, ale musimy także posługiwać się naszymi wspólnymi wartościami współczucia i troski. Więc 3 miliony uchodźców, które trafiły do Polski, to jest sprawa zupełnie bez precedensu. Pracowałem wśród uchodźców przez 30 lat. Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Tu nie ma obozów dla uchodźców, które częstokroć stanowią miejsce przestępstw i gwałtów. To są straszne miejsca. To jest przecież model wspólnych wartości, nie tylko polsko-ukraińskich, ale trzeba mówić Niemcom i Francuzom, to jest wspólnota wartości. To wy musicie się do nich przyłączyć i bronić tych wysiłków. Więc mamy nie tylko podstawę duchową i biblijną, ale mamy również silną podstawę demokratyczną przeciwko manipulacjom dyktatorskim w historii. Pytać pana o ideę, to znaczy polscy badacze demokracji szlacheckiej, pierwszej Rzeczpospolitej zauważyli tę dziwną, dziejową zbieżność, to dziwne, dziejowe sąsiedztwo. To znaczy, kiedy pierwsza Rzeczpospolita upadła, to narodziła się demokracja i republikański model kultury politycznej w Stanach Zjednoczonych. Czy uważa pan, że coś w tym modelu amerykańskim jest takiego, co w tej części świata warto zaproponować jako wartości, jako właśnie typ kultury politycznej, który mógłby być inspirujący? Not guns. Nie broń palna w każdym razie. Mamy nasze problemy. Mamy nasz model, ale możemy się uczyć od was, ale też możemy się czymś podzielić. Myślę, że Karta Praw, ten fundacyjny dokument to jest Stanów Zjednoczonych, to jest arcyważna sprawa, ale taki polaryzujący, dwupartyjny system demokracji ma swoje problemy.
nie akcentuje w dostatecznym stopniu wartości pozytywnych współodczuwania. Raymond Torrey mówił, 3 miliony uchodźców, którzy przybywają i dostają dostęp do opieki zdrowotnej, niewyobrażalne u nas. U nas połowa społeczeństwa nie ma dostępu do pewnych świadczeń zdrowotnych, a my jeszcze nie dojrzeliśmy, w sensie nie dojrzeliśmy do pełnej wspólnoty, dojrzałej wspólnoty. A więc uczymy się również od was, więc przypominać trzeba o tym światu. Dzisiaj właśnie Polska, Ukraina nam o tym przypomina. Nie możemy się jednoczyć tylko wokół nienawiści do Putina czy odrzuceniu Rosjan, bo w naszej tradycji duchowej myślimy również o matce żołnierza rosyjskiego. Chcielibyśmy, by ona także przyłączyła się do nas przeciwko dyktatorowi. I w oparciu o wspólne wartości, współodczuwanie, solidarność, to musi być również zaproszenie dla innych, tak by dyktator został odrzucony. Ja wiem, że nie zadowala nas państwa dzisiaj zachowanie Niemiec. No ale przypomnijmy sobie, co działo się w 1939 roku. Co by było, gdyby było tak jak wtedy i to po obu stronach. Więc budujmy większy obóz w oparciu o wspólne wartości. Polska ma szlachetną historię budowania różnorodności. Przecież tutaj miliony Żydów. Ta wspólnota żydowska kwitła. Kiedy chodzę po Warszawie, niemal przypominam sobie całej tej różnorodności, również językowej, jidysz, który tutaj przecież brzmiał w 30-tych latach. To jest dobra pamięć, trzeba sobie o tym przypominać, przypominać innym również. Czasami płaci za to wysoką cenę, traci się dostęp do ropy, do gazu. No ale tak działają brutalne reżimy, budujące swoją moc na tym. Często historyka sprowokować do mówienia o przyszłości i o projektach. Historycy lubią trzymać się tego, jak to mówił Otto Rangel, wie es eigentlich gewesen, ale spróbujmy. Spróbujmy, panie profesorze, skoro mamy tak znakomitą okazję, że gościmy jednego z najwybitniejszych znawców polskiego wieku XVIII, zapytać o to, co uważa pan za żywe w tej tradycji, warte może odrodzenia, a może potrzebny jest jakiś rodzaj fortelu, to znaczy skonstruowania na nowo czegoś, co wyda się starożytną tradycją. Bardzo dziękuję panu redaktorowi za prowokację. Pierwsze, co chciałbym powiedzieć, w nawiązaniu do tego, co usłyszałem przed chwilą, jest to, co w tej chwili łączy i zarazem dzieli narody tej części Europy, jest trauma, cierpienie, ludobójstwo. Tyle nieszczęść spadło na tę część Europy przez ostatnie 200 lat, że te nieszczęście nawet zdołały podzielić je między sobą, aby nieraz wzajemnie się mordowały. Więc to jest jakby kolejna strona problemu, jeśli tylko łączy to wspólna trauma z rąk carskich czy sowieckich oprawców. Więc trzeba mieć coś wspólnego, co jest pozytywne. Pytanie wielkie, czy dawna Rzeczpospolita, i mówię dawna Rzeczpospolita celowo, bo to nie była pierwsza Rzeczpospolita dla Ukraińców, Białorusinów, Litwinów i Łotyszy. W pewnym sensie jest pierwszą rzeczą pospolitą dla Polaków, ale tylko dlatego, że mieli drugą. Przecież w XVIII wieku, w XVI wieku nikt nie mówił o pierwszej Rzeczypospolitej. Czy to może być coś pozytywnego, co może łączyć? Do pewnego stopnia tak. Tylko odradzałbym nagle wywieszanie emblematów z Unii Radzieckiej,
w oczekiwaniu, że Ukraińcy, Białorusini i Litwini będą tłumnie pójść pod polskim sztandarem. Nie o to chodzi. Trzeba odstawić pewne fantazje, nazwijmy je jagiellońskie. Trzeba zacząć jako punkt wyjścia, jako od ULB Giedroycia i Mieroszewskiego. I to, pomimo zmian różnych rządów, jest mniej więcej podstawą polskiej polityki zagranicznej ostatniego 30-lecia. Ukraina, Białoruś, Litwa, jak będą wolne i niepodległe, Polska będzie wolna i niepodległa. Nie ma wolności i niepodległości dla Ukraińców, Białorusinów i Litwinów bez wolnej i niepodległej Polski. To nie jest nowa myśl. I to jest podstawa. Właśnie wziąłem pod uwagę słowa mojego dostojnego przedmówcy, że braterskie narody to jest jakiś absurd. A w entuzjazmie często mówimy o braterskich narodach. Oczywiście to nie ma być takie braterstwo, jak Rosja chce narzucić Ukraińcom. No, broń Boże. Ale mimo wszystko jest pewna pokusa, żeby mimo myśleć o Ukraińcach, Litwinach, Białorusinach jako mimo wszystko młodszych braciach i siostrach, i to może ich niezmiernie irytować i denerwować. Czy jest taka dojrzałość, żeby mówić o nich jako po prostu braciach i siostrach po prostu? Pewien wielki Polak miał na tyle bezczelności, żeby mówić o Żydach jako starszych braciach. Ale nie wiem, czy to jest akurat to, co jest potrzebne w tej chwili. Więc zacznijmy od tej sytuacji, która jest teraz. Ogromna solidarność Polaków dla Ukraińców. Niesamowite, o którym rabin profesor mówił. Natomiast na tej podstawie może będzie okazja do dyskusji otwartych między historykami, między opiniotwórcami o pierwszej Rzeczypospolitej. Przecież stereotypy o pańskiej Polsi, w krwiopiciech panach wyciskających krew z ukraińskich chłopów są bardzo mocne. No i rzecz jasna, to jest wypaczenie historii. Tak samo jest wypaczenie historii mówić o ukraińskich rezunach mordujących polskich panów. Trzeba zdobyć się na taką atmosferę, kiedy można spokojnie rozmawiać i o jasnych, i o niejasnych stronach dawnej Rzeczpospolitej. Trzeba myślę, że tu akurat te wartości republikańskie oferują najlepszą możliwość. Lepsze zdecydowanie niż stosunki społeczne i nawet stosunki wyznaniowe były różne. Owszem, była koegzystencja. Było na ogół pokojowo, była wzajemna tolerancja, ale była mocno asymetryczna. Przyznajmy, że była mocno asymetryczna. Natomiast wartości republikańskie, wspólne zamiłowanie wolności, no kozacka swoboda to jest w pewnym sensie kwintesencja wartości dawnej Rzeczypospolitej. Oni praktykowali to w sposób bardziej demokratyczny i bezpośredni niż szlachta gromadzona na sejmikach czy w Sejmie. Odmowa tego współobywatelstwa dla starszyny kozackiej miała katastrofalne skutki dla Rzeczypospolitej. Jeśli mówimy o jakichś przyczynach upadku, a nie zniszczenia, to właśnie w XVII-wiecznym kryzysie, a nie pod koniec. Natomiast wspólne wartości, i pamiętajmy też o wspólnych bohaterach w obronie tej wolności, Sachajda-Schneiga, Wychowskiego, czy też od strony duchowej, Piotra Mohyły. To są oczywiście pozytywne postacie, ale bądźmy szczerzy, polsko-ukraińska historia jest pełna krwi. Jest mnóstwo negatywnych postaci dla obu stron, nie tylko pozytywne postacie. Więc nie wychodzimy od tego, rehabilitujmy
pierwszą Rzeczpospolitą, a Ukraińcy, Litwini, Białorusini pójdą za Polakami. Tak się nie stanie. To może prowadzić irytację. Zacznijmy od tej niesamowitej solidarności w dniu dzisiejszym i zacznijmy spokojną, dorosłą rozmową o tym, co może łączyć i o tym, co może być pozytywne w dawnej Rzeczypospolitej. Panie profesorze, jak na to patrzy badacz sztuki, autor książki, która przedstawia nam taki rodzaj panoramy sztuki naszej części Europy jako takiego pełnoprawnego głosu także w debacie artystycznej, bo odnosząc się do tej pańskiej publikacji, miałem wrażenie, że jest ona już, że jednym z jej celów jest już samo to dostrzeżenie i legitymizowanie tej sztuki jako odrębnego, autonomicznego głosu, który ma swoją wartość, który wyraża doświadczenie nas tutaj mieszkających. Więc co historia sztuki, co praktyka artystyczna, co kultura artystyczna ściśle pojęta jest w stanie wnieść do takiego projektu odrodzenia, tu przyjmuję korektę pana profesora, dawnej Rzeczpospolitej. Ja bym zaczął od odwołania się do słów pana Tarasa Kompaniczenki, który powiedział, że przede wszystkim wypadałoby poznać szerzej kulturę ukraińską, którą znamy dość powierzchownie również my tutaj. To jest taki projekt, który wydaje mi się w naturalny sposób też powinien postępować po tym braterstwie, które w tej chwili przeżywamy. I to nie chodzi wyłącznie o to, co już gdzieś jest tam w Polsce mniej lub bardziej popularne. Można rozbudowywać uwielbienie dla muzyki kozackiej czy hucułów, ale więcej, prawda? Czyli z mojej perspektywy bardzo konkretne projekty. Na przykład ukraińska awangarda XX wieku, która jest bardzo intrygująca, lwowskie środowisko, które jest właśnie takie polsko-ukraińskie. To są takie obszary, które no, są aż wymarzone, żeby wokół nich budować taką wspólną pamięć i wspólne doświadczenie przeszłości. I tutaj ma rację pan profesor Bazylik Pawlikowski, że tutaj nie ma tej relacji młodszość-starszość, ona tam w ogóle nie występuje. Znaczy, to jest po prostu jakby chybiony punkt widzenia. Tam mamy bardzo intrygujące, ostatnio rozmawiałem o tym też już planując jakieś wystawy po wojnie. Była taka grupa ukraińskich i polskich awangardzistów, którzy planowali banknoty dla niepodległej Ukrainy na początku lat 20. które miały być trójjęzyczne. Polski, ukraiński, rosyjski język i też była wersja z jidysz. Więc tak, było. Więc są takie punkty historyczne, które po prostu warto poznać i w ogóle zobaczmy, że byli wybitni kompozytorzy ukraińscy, że byli wybitni malarze ukraińscy, że byli wybitni pisarze. Bo elity o tym wiedzą, myślę, że szerokie grono odbiorców nie teraz się będzie o tym dowiadywać. A konsekwencją tego będzie właśnie to, o czym pan redaktor powiedział, czyli my będziemy mieli jeszcze więcej argumentów, żeby wskazać na znaczenie tej części Europy w ogóle w historii kultury europejskiej, że to właśnie nie jest ta Europa, Zwischen Europa, czy Europa B, czy Europa, która tylko recypuje, a nie generuje nowych zjawisk kulturowych, czyli ten przykład empatii współczesnej polskiej jako czegoś, co możemy pokazać światu. Ja myślę, że historyk sztuki dobrze wie, że takie zjawiska są też historycznie, kulturowo do wydobycia, pokazania jako brakująca część mapy europejskiej kultury, którą jeżeli byśmy byli w stanie narysować ją razem z Ukraińcami dzisiaj, pokazując siłę kulturotwórczą całej tego fragmentu świata, no to jesteśmy, proszę Państwa, myślę, że odkrywamy dokładnie to, czego szukamy od 1989 roku, moim zdaniem, czyli jakiejś ważnej narracji, która nas pozycjonuje w Europie jako jednego ze współtwórców historii europejskiej kultury i w ogóle Europy. To jest ta myśl, która jest fascynująca, czyli że pokazujemy doświadczenie Rzeczypospolitej jako właśnie pewnego fenomenu cywilizacyjnego. Tego sami nie zrobimy bez doświadczenia ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego, zarówno tego historycznego Rzeczypospolitej, jak i tego późniejszego. I to jest kapitalne zadanie i dysponując takim potencjałem, my jesteśmy razem w stanie się pokazać w świecie jako no,
ważny element tworzący Europę. Właśnie nie jako ta Europa drugiej kategorii, ta, która wyłącznie podlegała wpływom. Myślę, że każdy, kto zobaczy ten fantastyczny konglomerat, niech tego symbolem będzie katedra na Wawelu, taka arcypolska katedra, gdzie mamy malarstwo bizantyńsko-ruskie, które Władysław Jagiełło przywiózł z Białorusi tak naprawdę na swój dwór krakowski, no to zobaczymy takie doświadczenie, które niech to będzie tylko jeden przykład, które jest unikalne, właśnie wyjątkowe i nas pozycjonuje też w świecie w zupełnie innej roli. Więc ja myślę, że to jest pierwsza jakby najważniejsza od razu sprawa. Po to jest nam też potrzebne to wzajemne odkrycie. Myślę też, że bardzo ważnym elementem jest odnajdywanie takich właśnie historii. Tutaj była mowa o Polaku, który uważał Żydów za swoich starszych braci. No, tenżeż Polak też miał mamę, która jest na Ukrainie traktowana jako osoba pochodzenia ukraińskiego. Znaczy, tam się wskazuje na pewno ukraińskie korzenie Jana Pawła II, też Karola Wojtyły. I papież, który zanim wyjechał na Ukrainę, mówił świetnym ukraińskim, nawet akcentu się nauczył, jak wiemy, żeby przemawiać do tłumów po ukraińsku. I on był też właśnie idealnym przykładem takiej historii, w której można by budować taką nową wspólnotę tutaj w historii, w indywidualnych wyborów, właśnie losów życiowych, prawda? Jego najlepszy przyjaciel to jest Jurek Kluger, prawda, Żyd z Wadowic. Mama ma gdzieś tam w tle Ukraina, ojciec Polak. No to są rzeczy, które nam są dzisiaj bardzo, bardzo potrzebne. I takich historii myślę, że możemy znaleźć więcej. I one właśnie by służyły raczej nie tej relacji właśnie wyższość-niższość, tylko takiej realnemu doświadczeniu wspólnych dziejów i wspólnych modeli kulturowych. No ja cały czas sobie wyobrażam to, że czy taki przykład chętnie bym podawał, że jeżeli będziemy podróżowali z Francji na wschód Europy, to mniej więcej wiemy, kiedy znajdujemy się w Niemczech. I kiedy przekraczamy granicę dawnej Rzeczypospolitej, to mniej więcej widzimy pewien unikalny pejzaż kulturowy, doświadczenie historyczne, które jest równie istotne jak to na Zachodzie, które pokazuje, jak wyglądała wyjątkowość tej części Europy. Może ta dzisiejsza empatia wobec Ukraińców i pomoc jest takim odniesieniem się do tamtej historii, bardzo, bardzo realnym, bardzo konkretnym. I to jest to doświadczenie, na którym możemy budować przyszłość. I na koniec jeszcze, proszę Państwa, kilka takich historii z dziedziny mojej, historii sztuki. Ile mamy takich oddziaływań wzajemnych, polsko-ukraińskich, czy polsko-litewskich, polsko-białoruskich w historii sztuki, w ogóle nierozpoznanych. To, żeby podać jeden przykład, Jerzy Nowosielski, który jest bardzo znanym artystą krakowskim, prawosławnym, który malował ikony, ale też pod wpływem ikony swoją koncepcję sztuki stworzył. On był pod wielkim wpływem ukraińskiego malarza Bojczuka i jego uczniów bojczukistów, którzy tworzyli taką ukraińską szkołę malarską w Kijowie w latach 20. Oni też mieli swoich eksponentów we Lwowie i on tam się kształcił, prawda? I na przykład jego doświadczenie, sposób tej sztuki nie sposób zrozumieć bez takiego pokrewieństwa. Myślę też, że moglibyśmy dostrzegać, jeżeli pójdziemy na Litwę, jest ten malarz Czurlionis, narodowy artysta litewski, który się kształcił w Warszawie, muzyk i kompozytor i malarz, który też jest gdzieś właśnie między Litwą a Wilnem, a Warszawą. I takich historii jest na pewno więcej, warto je wydobywać. Awangarda krakowska, mieliśmy bardzo wielu, taka radykalna awangarda w latach 30. to była tworzona przez Polaków i Ukraińców. No więc tych historii jest bardzo dużo i myślę, że one są dzisiaj nam ważne, żeby je przypominać. I na tej podstawie możemy budować tą fortunną pamięć, ale przede wszystkim to przekonanie pewnej wspólnej przestrzeni kulturowej, którą stworzyliśmy historycznie, którą dzisiaj w jakimś sensie odbudowujemy przez relacje międzyludzkie. I tak bym widział przyszłość. A przede wszystkim, jeszcze raz podkreślę, to jest, proszę Państwa, to złote runo, moim zdaniem, którego szukaliśmy. To jest ta opowieść dla Europy, dla świata współczesnego o wyjątkowości doświadczenia tej części Europy budowanej przez nasze wspólne narody, wspólnie. I dzisiaj możemy ją na nowo zobaczyć. To jest coś, co nas wyróżnia, co nas buduje, co jest realną naszą siłą cywilizacyjną, która się odróżnia i jest naszym wielkim atutem we współczesnym świecie. Jak rozumiem, zadaje pan nam też
pracę domową, czyli poznawanie tej kultury, także kultury artystycznej, o której trzeba to przyznać. Często tutaj w Polsce wcale tak wiele nie wiemy. Pan Taras Kompaniczenko, no chciałem pana też skonfrontować z tymi obawami, o których słyszymy. Obawami o z kolei polską wyobraźnię imperialną. Czasem ze strony Litwinów, Ukraińców, Białorusinów słyszymy takie głosy. Pan się bardzo przyznaje do dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej. Co pan o tym sądzi? Czy to jest jakaś realna przeszkoda w odbudowie czy budowie tej wspólnej przestrzeni? Gdzie należy szukać tej przestrzeni? To bardzo ciekawe pytanie i, no i bardzo ważne, bo to chodzi o, no, o do, czy jest, no, dowiera, no, jest zaufanie, czyli jest szczerze rozmowa, czy do końca wszyscy jest szczerzy. I nawet te głosy, które teraz słyszymy z Moskwy, słyszycie, że oni mówią, że Polska chce zabrać zachodnie Ukrainy albo jeszcze coś tam. Jeszcze w takiej, nawet w tej sytuacji oni chcą nas podzielić taką mitologią albo jeszcze takimi rzeczami, które no, tam, no, no, nie, no jakby historyczna... doświadczenie historyczne jest różne, jest pozytywne i negatywne. I negatywne też no, zostawił swój ślad ciężki w Polakach i w Ukraińcach, w Litwinach i Polakach, między sobą każdy, między tymi narodami. No, i ja myślę, że że to jest też ważne, w jaki sposób my chcemy to podolać, te niedowiery takie jeden do drugiego. Czy chcemy narzucać jakiś taki swój historyczny narratyw tylko i uznać, że tylko ten historyczny narratyw jest prawdziwy i wszyscy muszą dołączyć się do tam podejść pod ten narratyw historyczny, na przykład polski. I wszyscy muszą uzgadzać swój historyczny, swoje historie i uznać, że to jest pozytywny bogaterz, a to jest negatywny i tyle. I wtedy z tym zaczyna się problem. Wtedy mnie myślę też taka też pozycja idealizacji pierwszej Rzeczpospolitej wygląda, no, wygląda nie dlatego, że Rzeczpospolita nie miała cnot i nie miała wartości, nie miała dla naszej, dla Ukrainy, czy dla Polski, czy dla Białorusi no, ważnej roli w ogóle, czy no, podstawowej w kulturze, jakiejś tam kultura twórczej takiej misji, czy prawniczej. Ale też no, mnie się wydaje, że idealizacja jest tym pewnym w pewnym sensie falszym. Dlaczego ja to mówię? Że no, bo u nas na przykład jak no, powiem jako przykład taki, część naszej nacji, czyli narodu teraz jest krymskie Tatary. I teraz się buduje taki nowoczesny historyczny narratyw, że od lat, od tysiąc lat Tatarowie byli nam przyjacielmi, walczyli przeciwko wspólnych wrogów, nigdy nie byliśmy wrogami, nikt nie lali krew, wszystko było w porządku, tylko przeciwko Moskwy, przeciwko tam jeszcze komuś walczyli razem. No i wtedy o co chodzi? Wtedy, no a dlaczego tak na tym jakby akcentujemy uwagę? Coś tu brzmi tak nie za falszywe, tak? I ja myślę, tak samo jest teraz taki, no, jest współczesnych, taka może marzenie o zeszłości.
takie marzenie, czyli no, jak u nas mówią, mrije pro minule, marzenie o tym, co już gdzieś tam o zeszłości. I to tak samo no, teraz budujemy, że pozytywne z Polakami, zwykle walczyli przeciwko Turkom, przeciwko Moskwy i wszystko było w porządku. Wszystko było w porządku. No tam, no coś tam, ale trzeba o tym po prostu nie mówić i tyle. Wszędzie wszystko będzie w porządku. Ja myślę, że to jest no, niedobra droga. Ja myślę, że jak mamy doceniać nasze porozumienie i nasze tak, braterstwo odzyskane, czyli szczerze braterstwo jako nowy stopień, jakbyś taki, że my podolali, że my wyszli z, jako wszystko było między nami, ale my to podolali i już na wartościach budujemy. Bo nawet te, które byli między sobą wrogami, oni walczyli prawie o to same, o wartości wolności i godności. Nawet jak we wrogach uznajemy te, no, w naszej historii, że ten może być w naszym bogaterem, a ten nie będzie w polskim, nie będzie tym bogaterem. Ale jak uznajesz trochę bliżej, o co on ten, czy ten walczył, się okazuje, że cholera. No, nasi wrogowie walczyli o to same. Może tak, może, no tak, no trudno między sąsiadami. Ale wartości były to same. I wtedy jak na tym będziemy, na tej szczerej rozmowy i na tym, że my podolali te rozbieżności za, no, dla czegoś większego, dla tych rzeczy, które będą trwać wiecznie. Ja myślę, że to jest taki dobry szlak i perspektywa. I to jest, proszę Państwa, wspaniała puenta naszej rozmowy. Budowa Rzeczpospolitej wielu wspólnych narodów, jak Państwo słyszą, jak wynika z naszej rozmowy, nie jest rzeczą łatwą. Wymaga także wieloaspektowego przemyślenia. Wymaga szacunku, uważności, dobrze rozumianego współczucia czy empatii, ale także w obliczu tego bardzo podstawowego, egzystencjalnego zagrożenia, które widzimy dzisiaj ze strony Rosji, jest rzeczą niezbędną. Bardzo dziękuję. Musimy już kończyć. To ja, szanowni państwo, może tylko dopowiem. Profesor Andrzej Szczerski, profesor Mark Gopin, Richard Butterwick i Taras Kompaniczenko, moderatorem Jakub Moroz. Dziękuję bardzo wszystkim panelistom. Dziękuję państwu. Krótka, niecała 20-minutowa przerwa obiadowa, właściwie lunchowa, bo to będzie taki skromny dzisiaj lunchbox, czyli kanapki. Punktualnie 14:10. Zapraszam tutaj. Zaczynamy od filmu dokumentalnego, a później uroczystość wręczenia nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego w obecności trzech premierów, więc bardzo proszę o wcześniejsze przybycie tutaj. Zamieszanie nie jest dzisiaj ani wskazane, a tym bardziej możliwe. Smacznego i do zobaczenia za chwilę.
Szanowni Państwo, 12. Kongres Polska, wielki projekt powoli dobiega końca. Powoli, bo przed nami nie mniej istotna, może najważniejsza część podsumowująca kongres i kończąca trzeci dzień. Przed nami nagroda imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale wcześniej pokażemy krótki film dokumentalny o osobie niezwykle istotnej, niezwykle ważnej dla wszystkich poprzednich edycji kongresu. O zabranie głosu poproszę profesora Zdzisława Krasonemskiego. Dziękuję bardzo. To jest film o Marynie Miklaszewskiej. Tak jak powiedziałem na wstępie, ten kongres bardzo wiele jej zawdzięcza. Ona była jednym z współtwórców tego kongresu. Po raz pierwszy jest bez niej. Chcielibyśmy jeszcze raz przypomnieć jej sylwetkę, ale będziemy oczywiście wracali do niej pamięcią, myślę, w całej naszej pracy, w każdym kolejnym kongresie. Pokażemy teraz film. Dziękuję bardzo. Miklaszewska była, a właściwie dla mnie wciąż jest. Jakoś nie mogę pogodzić się z tym, że jej nie ma. Osobą bardzo wrażliwą i bardzo taką poszukującą i piękna, i dobra. Tego, co najważniejsze. Miała taką wewnętrzną odwagę mówienia tego, co myśli. Bardzo dobrze się z nią rozmawiało. Było takie porozumienie, którego nie mam od dawna z wieloma moimi znajomymi. To znaczy, tyle tematów teraz stało się tematami tabu, że właściwie się nie dotyka. Usiłuje się je zdławić, obejść, zanegować. A z Maryną można było rozmawiać o wszystkim. Miałem takie poczucie, że ona w tym duchu tej prawdy piękna i dobra ma bardzo silny kręgosłup, odwagę. Bardzo jej brakuje. No, ona była też takim dobrym aniołem. Ile razy przyjeżdżałem do Warszawy, byłem wizytą u niej, czy na Polska Wielki Projekt, na nagrodzie imienia Lecha Kaczyńskiego. Ja i moja żona byliśmy otoczeni taką niezwykłą opieką przez nią. Takie poczucie było rodzinne. Także dla mnie ona jest i będzie, i będzie, i ja będę, może dłużej. Maryna była klasyczną polską inteligentką. Zajmując się pracą twórczą, była jednocześnie zaangażowana w sprawy publiczne. Była aktywnym członkiem Solidarności, uczestniczyła w pierwszym Krajowym Zjeździe Delegatów. W czasie stanu wojennego działała w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, współpracowała z Radiem Solidarność. Za działalność publiczną została wówczas zwolniona z redakcji Polskiego Radia. Przez ostatnie kilkanaście lat działała w naszym środowisku, z czego jesteśmy dumni. Będziemy za nią tęsknić i będziemy o niej pamiętać. Często mówimy, że trudno wyobrazić sobie, że kogoś nie ma. Ale w wypadku Maryny Miklaszewskiej to jakieś szczególnie dojmujące, bo brak jej śmiechu, dystansu, optymizmu, ironii, to wszystko tworzyło z niej taką osobę, której wydawało się naprawdę nie ima się żadne zło. I taka osoba, jak zniknie, to nagle czuje się jakąś próżnię ogromną. I to jest taka podstawowa rzecz, którą można powiedzieć chyba. To znaczy właśnie to, że była osobą, która bez względu na zmieniające się okoliczności, czasami niezwykle przykre,
które przeżywała bardzo mocno, równocześnie potrafiła zdystansować się i zachować tą, ten swój uśmiech, tą swoją ironię, czego nam będzie bardzo brakowało. Marynę Bóg obdarzył umysłem krytycznym, ale jako wspaniała patriotka potrafiła z tego zrobić użytek właściwy. Nie smutasiła, nie płakała, nie rozpaczała. Zarażała wręcz innych optymizmem. Starała się te błędy, niedociągnięcia, które robimy na naszej drodze naprawy kraju, zniwelować, przekształcić w coś dobrego. A do tego miała duszę artystki, duszę i serce. I przez to widziała rzeczy głębiej, bardziej wielowymiarowo. Maryna Miklaszewska była duszą Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego. Była osobą, której estetyczne władze sądzenia były nienaganne, były znakomite. Poznałem ją w trakcie robienia wywiadu w 2015 roku do książki Kilkunastu gniewnych ludzi, ponieważ zdała mi się osobą bardzo istotną dla ówczesnej opozycji. Ujmował mnie jej dystans do świata, dystans do samej siebie, a dystans do samej siebie to jest świadomość. I tę świadomość ona posiadała w stopniu rzeczywiście ogromnym i należała do tego typu kobiet, których taka wewnętrzna struktura charakterologiczna powoduje, że osoby, zwłaszcza mężczyźni w jej otoczeniu muszą sprostać wyższym celom. Bardzo będzie mi tej osoby brakowało jako doradcy. Gdybym mogła opisać ją w kilku słowach, to piękno, szlachetność, inteligencja, poczucie humoru. Taki wewnętrzny blask, który z niej promieniował, był właściwie fizycznie odczuwalny. Była człowiekiem idei, uśmiechającym się, ale pod tym uśmiechem płonęły sprawy najważniejsze, bo tak naprawdę Maryna wszystko, co robiła przez cały czas, robiła dla Polski i można powiedzieć w największym skrócie zajmowała się tylko sprawami ważnymi. Po prostu rozmawiając nawet o sprawach, wydawałoby się przypadkowych, Maryna chciała, żeby Polska, żeby świat, żeby ludzie byli piękniejsi, mądrzejsi, żeby coś zostało ważnego po nas. Ona była taką przedstawicielką dawnej polskiej inteligencji, która jest już na odchodnym. To osoba o niesłychanej wrażliwości, ale wyobraźni twórczej, no, dynamiczna, piękna, atrakcyjna, ale w tym wszystkim no, niesłychanie pracowita i właśnie no, nawet zobowiązująca do pracy całe swoje otoczenie. Nie potrafię w tej chwili mówić w kategoriach o pani Marynie, bo że jej nie ma. Dla mnie ona jest w tej chwili i będzie bardzo długo. Myślę, że mam takich kilkanaście, może kilkadziesiąt osób, które mam cały czas w pamięci. Może nieustannie, ale tak jest, że one powracają i będą powracały. I to jest najważniejsze, że zdarzyło mi się coś właśnie takiego, że spotkałem człowieka, który jest bardzo bliski moim myśleniu, moim poglądom, mojej estetyce, jeśli chodzi o sztukę, wartościom, które im w tej sztuce jest przypisywane, kraju, w którym mieszkam. Czyli spotkałem człowieka, który był mi bardzo bliski, bo ja byłem bardzo bliski też pani Marynie osobie. I o sobie tutaj mówię jednocześnie o pani Marynie, ale nie mogę naprawdę powiedzieć, że jej nie ma. Są ludzie, którzy odchodzą, mimo że to jest zawsze na ogół takie ciche i bolesne odchodzenie, to nie wyobrażam sobie i nie mogę sobie wyobrazić, że projekt wielki, czy mały, czy średni Polska
będzie się toczył, ale to już nie będzie nigdy to samo, bo nie może być to samo. Myślę, że pani Maryna miała coś w sobie takiego z dzisiejszego bardzo słońca, które świeciło, ale nie raziło. Nic w niej nie raziło. To był człowiek, który mnie niczym nie zraził. Ani dawniej, ani teraz, ani przed chwilą. Tylko cieszyłem się, że kiedy nawet nie doszło do pierwszej rozmowy i spotkania, że ją dużo, dużo wcześniej znałem, bo była osobą tak niezwykle obecną i w taki sposób obecny w Warszawie, jaki może tylko się niewielu ludziom, przynajmniej dla mnie, w moim mniemaniu, przytrafić, że poznałem panią Marynę i orszak jej podobnym, pięknym postaciom. Były to siostry, były to osoby z najbliższej rodziny. Szanowni Państwo, tradycją jest, że każdy kongres kończymy ogłoszeniem laureata nagrody imienia profesora Lecha Kaczyńskiego. Zawsze w obecności wielu znakomitych gości, ale w tym roku wśród nich mamy aż trzech premierów: Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego i Piotra Glińskiego. Powitajmy ich brawem. Na scenę zapraszam teraz profesora Zdzisława Krasnodębskiego i poproszę o ogłoszenie werdyktu kapituły. Proszę Państwa, no jak zawsze przypadł mi w udziale ten zaszczyt, ogłoszenie decyzji kapituły. Jestem jej przewodniczącym. Wymienię nazwiska członków kapituły: Andrzej Gwiazda, Jerzy Kalina, Andrzej Krause, Zuzanna Kurtyka, Antoni Libera, Michał Lorenc, Lech Majewski, Bogusław Niziński, Andrzej Nowak, Ludwika Ogorzelec, Bronisław Wilcztań i Joanna Wnuk-Nazarowa. I dodam jeszcze nazwiska tych, którzy są z nami obecni w inny sposób: Wojciech Kilar, Janusz Krasiński, Antoni Krause, Maryna Miklaszewska, Marek Nowakowski, Jan Olszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz. I ta kapituła postanowiła, z udziałem jeszcze Maryny Miklaszewskiej, przyznać nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego za rok 2022 panu profesorowi Ryszardowi Legutce, filozofowi, politykowi, twórcy, prawemu i sprawiedliwemu. Proszę bardzo laureata. O wręczenie nagrody poproszę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo. Chciałbym to dodać od siebie, że brak tutaj pani Maryny jest rzeczywiście czymś bardzo, bardzo bolesnym i
Dodam tylko jedno słowo, które tutaj nie padło w tym filmie. Ona była też osobą utalentowaną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. O laudację, o wygłoszenie laudacji poproszę profesora prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Harvardzie, pana profesora Andriana Wyrmila. Zapraszam, panie profesorze. Thank you all. I'm deeply honored to be here to participate in this recognition. Bardzo dziękuję. Dla mnie to wielki zaszczyt, iż mogę uczestniczyć w tej ceremonii uświetniającą osobę pana profesora Legutko. Wydaje się, że tego wymaga sprawiedliwość, abyśmy wspólnie świętowali osiągnięcia profesora Legutko, który jest naukowcem, intelektualistą, nie tylko kalibru europejskiego, ale i międzynarodowego, światowego. To jedno z najłatwiejszych zadań, odczytać laudację. Charakteryzuje się mądrością, separując się w ten sposób od różnych szaleństw, które czasem słychać w Parlamencie Europejskim. Człowiek, który łączy teorię i praktykę w taki sposób, który budzi podziw. Chciałbym wyrazić moje uznanie, zadając może trudne pytanie. Czy to możliwe, że pan profesor Legutko jest ostatnim uczonym Europy? Może wyjaśnię poszczególne części tego zdania. Uczonym, a więc człowiekiem, który jest bardziej zainteresowany wewnętrznym sensem idei, aniżeli aspektami politycznymi. Bo bywa i tak, że liberałowie zainteresowani są tylko tym, jak instrumentalizować pojęcia i wpisywać je w porządek liberalny. Rządy prawa, liberalne rządy prawa lub rządy prawa liberalnego w oparciu o zasady liberalne i tak dalej, i tak dalej. Profesor Legutko wyjaśnia w swoich pracach, że język może być językiem, bronią polityczną. Kiedy czytamy profesora Legutkę, od razu wchodzimy w rzeczywistość Europy greckiej i późniejszej. To jest tradycja klasyczna, która polega na trzech filarach: filozofia grecka, prawo rzymskie i wiara katolicka. To filozofia pozytywna i treściwa. Poprzedza liberalizm. Liberalizm uważa tę filozofię za niebezpieczną, ponieważ nie przez niego została stworzona. W kontraście, czy w przeciwieństwie do wielu współczesnych intelektualistów, którzy są oddzieleni od przeszłości i przyszłości, którzy posługują się o wiele krótszym horyzontem czasowym, posługując się ciemnymi legendami autorytarianizmu katolickiego i burzycieli demokracji. Tacy intelektualiści z dumą odcinają się od tradycji europejskiej. A w innych przypadkach mogą nawet nie mieć zupełnie świadomości, iż od tej tradycji są odcięci. Więc kolejne słowo ważne w tym zdaniu to ostatni uczony. Zastanawiam się, czy tradycja europejska, do której się właśnie odniosłem, przetrwa profesora Legutka. Ta tradycja pozostaje żywa w pewnych miejscach. Mam wrażenie, że pozostaje żywa w Europie Środkowej i Wschodniej, w szczególności w Polsce. Pozostaje żywa
w tym pomieszczeniu i myślę, że ten kongres przyczyni się do tego, że ta tradycja będzie trwać. Jednak budzi niepokój szybkość, z jaką Europa Zachodnia odcina się od tej tradycji, a także odcina się od echa powojennego tej tradycji w wykonaniu Adenauera czy Roberta Schumana. I podobnie jak tradycja europejska zostaje wymazywana w zachodniej Europie, tak w Stanach Zjednoczonych powoli odżywa, także pod wpływem prac profesora Legutki. Definicja nowej prawicy w Stanach Zjednoczonych polega między innymi na tym, że różni się ona od liberalnej prawicy, bardziej proeuropejskiej, i jest to pewna tradycja angloamerykańska i kontynentalna. Wykorzystuje władzę publiczną w służbie dobra wspólnego, jeśli jest to konieczne. W jaki sposób prace pana profesora Legutko inspirują te prace? Demony i demokracja. Ta książka u nas pojawiła się jak błyskawica. Pamiętam, że przez moment była to książka, o której i właściwie tylko o niej przez pewien czas mogliśmy rozmawiać. Zawiera idee, które od pewnego czasu nam towarzyszyły w Stanach Zjednoczonych pośród intelektualistów, ale nie nazywano ich po imieniu. Ten niezwykły wpływ polega też na tym, że liberalizm społeczny, bardzo podobny w Europie i w Stanach Zjednoczonych, niesie podobny niepokojący slogan i tak zwaną, posługuje się tak zwaną tolerancją i kontrolą, starając się eliminować myśli o charakterze innym niż liberalny i pod sztandarem różnorodności wymusza konformizm. Myślę więc, że jest jak najbardziej właściwym, że dyskusja na temat wolności ukazuje również przeciwną stronę. Natomiast klasycyzm nie jest negatywną reakcją na liberalizm, ale jest to podejście oparte na prawdzie. Jest ono również wewnętrznie spójne. Profesor Legutko, krytycy mówią, nie ma racji, ale przecież idee mogą być poddane ocenie poprzez wydarzenia, które wydarzą się później, moim zdaniem. Wydarzenia ostatnich lat potwierdzają słuszność opinii pana profesora. Teza książki Demony i demokracja została przedstawiona przez liberałów tak, że komunizm i liberalizm są równie despotyczne. Ale nie taka była teza tej książki. Każda z nich jest despotyczna na swój własny sposób. I te diagnozy doprowadziły do powstania kwiatów zła w Stanach Zjednoczonych. Fleur de Mal. Różne przymusowe instrumenty prawne dotyczące finansowania organizacji pozarządowych przyjmowane na poziomie federalnym i inne. I rozróżnienie pomiędzy sferą publiczną i prywatną jest pociągnięte do swoich wszystkich konsekwencji. Przy czym działanie takie jak ostracyzm, groźba utraty pracy, to także zjawiska, które dzisiaj występują, które łączą się z
tego typu stanowiskami. Otóż profesor Legutko uchwycił na głębokim poziomie dynamikę kontroli w reżimach liberalnych. Można powiedzieć, że jest to wielkie światowe osiągnięcie. Jest to perła w koronie jego osiągnięć. I bardzo się cieszę, iż uznanie pracy pana profesora dzisiaj ma miejsce, co moim zdaniem jest wyrazem po prostu sprawiedliwości i sprawiedliwej oceny. Bardzo dziękuję. Profesor Adrian Wermel. Państwo bili brawo laureatowi. Laureat ma jeszcze coś dla państwa. To jest mini wykład. Bardzo proszę. No to mam. Proszę państwa, zacznę od wyrażenia wielkiej radości z otrzymania nagrody, a radość bierze się z kilku powodów. W latach poprzednich te wyróżnienia otrzymywali wybitni przedstawiciele naszej kultury i słowa wybitny używam w sensie opisowym, a nie grzecznościowym. Jestem także wzruszony, wspominając patrona tej nagrody, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dla którego miałem zaszczyt pracować w jego kancelarii przez półtora roku i było to niezwykle ważne doświadczenie w moim życiu. A co do pięknej i szczodrej laudacji, jaką wygłosił Adrian Vermeul, to trudno mi znaleźć stosowne słowa wdzięczności i trudno znaleźć lepszego laudatora. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, wyjaśnię tytuł tego mojego wystąpienia, bo pojawiały się głosy, że będzie to wystąpienie ornitologiczne. Wszyscy znamy sławne zdanie Hegla o sowie Minerwy, która wylatuje o zmierzchu, co oznacza, że mądrość pojawia się u schyłku, a więc także, że do zrozumienia tego, czym jest jakaś epoka, dochodzimy dopiero wtedy, gdy ona się kończy. Czym było oświecenie? Zrozumieliśmy wtedy, gdy następował romantyzm. Czym była rewolucja przemysłowa? Zrozumieliśmy, kiedy zaczęliśmy wchodzić w nową fazę. Ale przecież nie zawsze tak jest. Czym był komunizm? To ludzie wiedzieli, wielu ludzi w każdym razie, zanim jeszcze bolszewicy stworzyli swój reżim i nie trzeba było czekać kilka dziesiątek lat do roku 1980. Nasza epoka postrzega samą siebie i jest powszechnie postrzegana jako epoka zmierzchu, czy epoka końca. Mieliśmy koniec historii, koniec wielkich narracji, kulturę wyczerpania, mamy globalizację, która zagarnia wszystko i też postrzegana jest jako swoisty koniec poprzedniej epoki, początek czegoś nowego. Mieliśmy postmodernizm, postpolitykę, postkulturę, postprawdę, postfilozofię. Innymi słowy, jakby na to nie patrzeć, wydaje się, że docieramy do końca tego, co zaczęło się w Atenach, w Jerozolimie i w Rzymie. Jedni nad tym ubolewają, inni się cieszą, ale po obu stronach liczna rzesza zgadza się, że jesteśmy świadkami końca. No i gdzie jest ta sowa Minerwy w naszych czasach, chciałoby się zapytać. Trudno jej szukać, choć przecież jest wielu ludzi mądrych, także na tej sali. Ale samo słowo mądrość straciło swój blask, a mędrcy mają dzisiaj uprawnione miejsce wyłącznie w opowieściach fantasy. Mądrość łączyła się z całościowym widzeniem, z całościowym oglądem, ale także z subtelnym widzeniem konkretu, choć w perspektywie skomplikowanej całości losu człowieka, życia narodu czy porządku moralnego. Dzisiaj wiedza stała się sfragmentaryzowana, podzielona na niemające ze sobą kontaktu szczegółowe dyscypliny, a jej efekty są mierzalne ilościowo, co w żadnym razie nie kształci nas ku mądrości, lecz przeciwnie. Jest dziesiątki innych powodów niechęci czy braku szacunku dla mądrości.
nieustanny nacisk na zabawę, grę, robienie min, udawanie. Do tego ogłuszająca kultura masowa i masowy przekaz wsadzający nam do głowy treści, nad którymi nie mamy czasu się zastanowić. Wszystko to wiemy. Ale konsekwencja jest taka, że dzisiejsze czasy mają nikłą samoświadomość. Nasza epoka nie rozpoznaje dobrze samej siebie, a nawet nie jest takim samopoznaniem szczególnie zainteresowana. Żyje we własnych iluzjach i dzięki tym iluzjom, na przykład karmiąc się złudzeniem, że jest otwarta, podczas gdy cechuje ją zamknięcie i dogmatyzm. Myślenie w kategoriach końca epoki, początku nowej jest poniekąd zaproszeniem do utraty mądrości i tworzy mechanizm samospełniający się. Skoro skończyły się wielkie narracje, chrześcijaństwo, klasyczna metafizyka, to po co się o tym wszystkim uczyć? Owe treści są już nieaktualne. Możemy oczywiście znać powody, dla których te treści odrzucamy. Na przykład dlatego, że przedstawiają świat dyskryminacji, nietolerancji, nierówności. Ten świat, który właśnie pokonujemy. A nawet im mniej dobrego o tamtych okresach wiemy, tym lepiej, bo nasze umysły pozostają nieskażone. O Grecji wystarczy wiedzieć, a posiadłszy tę wiedzę, oburzyć się, że panowało tam niewolnictwo, że Arystoteles stawiał mężczyzn nad kobietami i że Platon był totalitarystą. Jeśli więc historia kultury to w ogromnej ilości rzeczy stare i dla dzisiejszego umysłu martwe, to z takim twierdzeniem wypada się zgodzić, lecz z zastrzeżeniem, że te dzisiejsze uprzedzenia uczyniły je martwymi i za ich sprawą, za sprawą tych uprzedzeń, współczesny umysł stracił nimi zainteresowanie. W rezultacie cała przeszłość jawi się coraz nachalniej jako odbicie dnia dzisiejszego. To zaś, co nie jest odbiciem dnia dzisiejszego, nie istnieje. Triumf zawężonego umysłu widzimy w edukacji szkolnej, w teatrze, w stosunku reżyserów do klasyki, widzimy w filmach, w literaturze. Ci autorzy i artyści przypominają postać ze starego polskiego filmu, niejakiego inżyniera Mamonia, który mawiał, że lubi tylko te piosenki, jakie zna, a jakich nie zna, to nie lubi. Dobrym przykładem takiego podejścia jest Europejski Dom Historii, pokazujący, że od ponad 2000 lat mieliśmy konsekwentne dążenie narodów do stworzenia Unii Europejskiej, którą wreszcie ku radości Europejczyków udało się zbudować, jakkolwiek hydra nacjonalizmu nadal podnosi swoją ohydną głowę. Czy inżynier Mamoń powinien zostać patronem Europejskiego Domu Historii? Myślę, że sprawa warta namysłu. Mówię o tym wszystkim, bo to się wiąże poniekąd z moim umysłowym życiorysem, a pośrednio także z tą wspaniałą nagrodą, jaką dziś przyjmuję. To, że sowa Minerwy nie wylatuje o zmierzchu, lecz już wyleciała o świcie, odkryłem 40 lat temu. A ustaliwszy to ponad wszelką wątpliwość, zwróciłem się ku Grecji. Do Grecji skłoniła mnie przede wszystkim doniosłość problemów i jasność myśli. Zwłaszcza zachwyciła mnie jasność myślenia. Jeden z wybitnych klasycystów, Maurice Baura, napisał kiedyś, chyba dość serio, że Grecy myśleli jasno, bo widzieli jasno dzięki greckiej pogodzie. Tak jak Niemcy myśleli mętnie, bo widzieli świat mętnie za sprawą pogody niemieckiej. I to jest z całym szacunkiem dla pana profesora Krasnodębskiego. I to jest cytat, żebyście państwo nie myśleli, że... To jest cytat z Baury. Tak jak pochmurne niebo północnej Europy zrodziło w efekcie ogromną, amorficzną niemiecką metafizykę, tak greckie światło wpłynęło na powstanie klarownych koncepcji greckiej filozofii. Jeśli Grecy byli pierwszymi w świecie prawdziwymi filozofami, w tym sensie, że stworzyli spójny i czytelny język pojęć abstrakcyjnych, to również z tego powodu, że ich umysły, tak jak ich oczy, w sposób naturalny poszukiwały tego, co jasne i wyraźnie określone. Koniec cytatu.
A skoro tak, to musimy przyznać, że w naszych czasach jest jeszcze gorzej niż w niemieckim klimacie, bo z powodu natrętnie i wszechobecnie migających obrazków nasz zmysł wzroku, a w konsekwencji nasz język i nasze myśli musiały ulec dezorientacji. Ale w Grekach urzekła mnie także prawdziwość wielu rzeczy, o których mówi. Z tych rzeczy wymienię jedną, obraz człowieka. Grecy odkryli, że z jednej strony jesteśmy istotami metafizycznymi, które realizują się przez otwarcie na to, co absolutne, a bez czego jesteśmy ułomni, a z drugiej, że jesteśmy istotami społecznymi, które mogą rozwijać się przez dobre praktyki moralne obowiązujące we wspólnocie. Gdy później chrześcijanie tę prawdę o człowieku rozwinęli, zwłaszcza odnoszącą się do wymiaru metafizycznego, to korzystali z objawienia i wiary w zmartwychwstanie. Grecy tak mocnym doświadczeniem jeszcze nie dysponowali, a jednak ich refleksje nad ludzką duszą, oparte wyłącznie na obserwacji i dobrym oglądzie rzeczywistości, doprowadziły do odkrycia prawdy o człowieku. Nigdzie później, poza chrześcijaństwem w wersji klasycznej, nie odnalazłem koncepcji, która równie dobrze opisywałaby dwoistość ludzkiej natury, a więc potężny indywidualizm wyznaczony osobowym doświadczeniem metafizycznym, z drugiej strony wspólnotowość, której zawdzięczamy doskonalenie w cnotach i tożsamość grupową. Nigdzie później, z wyjątkiem może świętego Tomasza, nie znajdujemy równie mocnej sankcji dla wielkich aspiracji pojedynczego człowieka i równie mocnej dla przemożnego wpływu społeczeństwa na naszą egzystencję. Dlatego w następnych epokach, gdy oddziaływanie klasycznej kultury słabło, słabło także nasze rozumienie tego, co dla starożytnych było oczywiste. Na przykład, że można było uważać się za podległego konieczności, a jednocześnie czuć się odpowiedzialnym za własne czyny. My wyrobiliśmy w sobie podejście legalistyczne i zachowujemy się trochę jak oskarżony, który udowadnia, że skoro uczynił coś w afekcie lub miał do tego prawo, to jego odpowiedzialność musi być mniejsza. Uczyniliśmy człowieka bezsilnym, wprowadzając go w cały system konieczności biologicznych, historycznych, ekonomicznych, ideologicznych, a jednocześnie nieodpowiedzialnym, bo daliśmy mu ogromną ilość praw, które zwalniają go z wielu kluczowych powinności i zobowiązań. Wszystko to wprowadziło dzisiejszego człowieka w świat sztuczny i fałszywy, gdzie podstawowe wyróżniki człowieczeństwa zostały zamazane lub unieważnione. Nic więc dziwnego, że on sam z jednej strony redukuje się do tego, co niskie, a z drugiej coraz bardziej upodabnia się, jak pisał Ortega i Gasset, do rozkapryszonego dziecka pełnego nieodpowiedzialnych i coraz bardziej absurdalnych roszczeń. Pamiętam swoją rozmowę z pewnym filozofem, zresztą bardzo dobrym i nawet wybitnym, który trochę zżymał się, jakkolwiek przyjaźnie, na moje ostentacyjne zwrócenie się ku starożytności. I mówił do mnie tak, ależ w ten sposób ignoruje pan wszystkie przełomy, jakie pojawiły się w historii ludzkiego umysłu, od chrześcijaństwa począwszy. Nie można myśleć tak, jakby nie było protestantyzmu, filozofii życia, historyzmu, rewolucji naukowej, marksizmu, dwudziestowiecznych perturbacji filozoficznych i wielu innych rzeczy. Koniec cytatu. Tak sformułowany zarzut może się wydać nie do obrony, ale ja go odrzucam w całości, jako powstały z niezrozumienia problemy. To prawda, że żyjąc w XXI wieku i będąc przyzwoicie wykształconym filozoficznie, nie można oczyścić swojego umysłu z dzisiejszych treści po to, by dzięki uzyskanej prostocie przenieść się do świata starożytnej myśli i zacząć filozofowanie od nowa. Nigdy nie twierdziłem, że takie oczyszczenie było moją intencją czy marzeniem. Motywacja była przeciwna. W którymś momencie poczułem, że staję się niewolnikiem nowożytności i współczesności oraz że przez umieszczenie starej myśli w Muzeum Historii i Filozofii odbiera mi się możliwość korzystania z niej. Mój wspomniany znajomy też bezpośrednio coś takiego sugerował, uznając, że przełomy, jakie nastąpiły od czasów greckich, jakoś tę starożytną myśl zepchnęły na niższe poziomy ważności. Otóż powtórzę, moja strategia jest odwrotna. Nabrałem przekonania, że poddając się owym przełomom, stawiamy sobie bariery odgradzające nas nie tylko od przeszłości, ale od pewnych pytań i odpowiadające im ciekawości świata.
naznaczenie tych pytań owej ciekawości emblematem epoki przeszłej już samo w sobie wystarcza, by je zdezawuować, przenosząc je do dziedziny historii filozofii. Weźmy wspomniany powyżej obraz człowieka. Jak często znajdę w dzisiejszej przestrzeni mentalnej te wątki, na które wskazywali starożytni? Szanse spotkania w dzisiejszym namyśle nad człowiekiem takich pojęć jak arystotelesowskie megaloprepeja i megalopsychia, tłumaczone przez Danielę Gromską jako odpowiedniość w rzeczach wielkich i słuszna duma, bardziej dosłownie posiadanie szerokiej duszy, są niewielkie, głównie z tego powodu, że człowiek opisywany językiem współczesnych podobnych kategorii nie potrzebuje, a jeśli już, to niezbyt pilnie. A gdzie umieścić w naszym języku moralnym grecką sofrozynę? Podobnie nieprzydatny, a dodatkowo podejrzany, musi się wydać w naszym świecie moralnym wydobyty przez Sokratesa wątek jedności cnót. Już sama cnota niemal znikła z naszego języka, mimo krótkiego wskrzeszenia filozofii kilkadziesięcioleci temu. A cóż dopiero jedności cnót? Albo konflikt między życiem aktywnym a kontemplatywnym, albo kwestia duszy i jej nieśmiertelności. Jeśli te inne pytania, tak kluczowe dla myślenia starożytnego, są dziś nieobecne, zmarginalizowane lub uznane za pseudopytania, to oznacza, że człowiek ukształtowany przez dzisiejsze wyobrażenia wypchnął je poza swój świat i że nie rozumie języka, w którym one padają. Otóż ja w tym wypychaniu nie brałem udziału i mnie te pytania interesują. Co więcej, uważam je za doniosłe. Mogę się zżymać na argumenty mające dowodzić nieśmiertelności duszy w platońskim Fedonie, przynajmniej na niektóre z nich, ale pytanie o duszę uznaję za doniosłe, nie za anachroniczne, źle postawione, pozorne czy negatywnie rozstrzygnięte. Kiedy więc znalazłem się w filozoficznej starożytności, ogarnęła mnie radość, bo otoczyłem się rzeczywistością znacznie bardziej nasyconą intelektualnymi treściami, a przede wszystkim rozszerzającą moją świadomość, idzie pod dwoma względami. Poszerzyłem ją o to, czego nauczyłem się od starożytnych, ale także dzięki temu zdobyłem rozleglejszy ogląd całości dramatu, jaki rozgrywa się w historii Zachodu. Nie wiem niestety, jak ten dramat się skończy i czy w ogóle się skończy, ale uważam pysznie, że dość dobrze rozumiem to, co się dzieje. Rozumiem to, co się dzieje, również z tego powodu, że wiem, iż teraz nowej sowy Minerwy trudno wypatrywać. Ale mądrość tej, która już odleciała, jest ciągle dostępna i mierzyć się z nią warto z powagą i skupieniem, na jakie zasługuje. Członkowie kapituły najwidoczniej uznali, że pod tym względem moje mierzenie się z mądrością starożytnych okazało się na tyle zadowalające, już uhonorowali mnie tą wspaniałą nagrodą. I za tak odczytany przeze mnie jej sens serdecznie im dziękuję oraz, jak każe dobry obyczaj, kłaniam się nisko. Profesor Ryszard Legutko, laureat Nagrody imienia profesora Lecha Kaczyńskiego. Gratulujemy raz jeszcze. Szanowni Państwo, zanim oficjalnie zakończymy kongres, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Organizatorzy i uczestnicy 12. Kongresu Polska Wielki Projekt mają przesłanie. To jest przesłanie do sumień Europy w sprawie Ukrainy. O odczytanie tego przesłania, słów apelu, poproszę prezesa Fundacji Polska Wielki Projekt, pana redaktora Grzegorza Górnego. Przesłanie do społeczeństw europejskich przeciw obojętności wobec wojny na Ukrainie. 24 lutego 2022 roku Rosja po raz kolejny zaatakowała swojego sąsiada, niepodległy kraj Ukrainę. Od początku tej niesprowokowanej agresji minęło ponad 100 dni. Od tego czasu ze swojej ojczyzny uciekło niemal 7 milionów Ukraińców, a zabitych zostało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego większość stanowią cywile, starcy, kobiety i dzieci. Każdego dnia Rosja prowadzi totalną wojnę przeciw Ukrainie. Bombarduje i zrównuje z ziemią miasta i wsie.
dokonuje systematycznego ludobójstwa znaczonego masowymi mordami i gwałtami. Od czasu II wojny światowej nasz kontynent nie widział takich obrazów bestialstwa i bezwzględności. Mimo to krwawiąca Ukraina nie otrzymuje pomocy adekwatnej do śmiertelnego zagrożenia, w jakim się znajduje. Z jednej strony nie dostaje należytych dostaw broni z Zachodu, z drugiej nie może doczekać się dotkliwych sankcji wymierzonych w Rosję. Świat jakby przyzwyczaił się do przerażających obrazów z Ukrainy, a jego sumienie zobojętniało. Istnieje realne niebezpieczeństwo, że ukraiński naród zostanie zniszczony na oczach cywilizowanego świata, który nie zdoła temu zapobiec, ponieważ nie będzie miał takiej woli, choć miał takie możliwości. Apelujemy do sumienia obywateli Europy, a zwłaszcza jej politycznych elit, aby nie odwracali oczu od cierpiącej Ukrainy i wsparli ją w nierównej walce z agresorem. Koniec z obojętnością wobec mordów na Ukraińcach. Oni walczą o godność i przyszłość Europy. Ich porażka będzie także naszą porażką. To było przesłanie organizatorów i uczestników 12. Kongresu Polska Wielki Projekt skierowane do sumienia Europy w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie. Wszystko, co dobre, kiedyś się musi skończyć. Za nami 3 dni kongresu, kilkanaście paneli, kilkudziesięciu dyskutantów, wiele bardzo ważnych wniosków, wiele bardzo ważnych analiz. O uroczyste, oficjalne zakończenie kongresu poproszę profesora Zdzisława Krasonemskiego. Zapraszam, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Ja chciałem przede wszystkim wszystkim Państwu podziękować, wszystkim, którzy tutaj przyszli, tym wszystkim, którzy słuchali naszych debat. Oczywiście dziękuję bardzo sponsorom, dziękuję wszystkim prelegentom, uczestnikom panelów. Dziękuję organizatorom i wolontariuszom, bo bez nich nie mogłoby się to odbyć. I spotykamy się za rok, a tymczasem oczywiście zapraszam na wszystkie inne konferencje, warsztaty, które będzie organizowała Fundacja Polska Wielki Projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi, dziękuję wszystkim znakomitym gościom, przede wszystkim trzem premierom, którzy są z nami tu na koniec. Dziękuję państwu, jak powiedział pan profesor, do zobaczenia za rok. Gratuluję raz jeszcze laureatowi, a szanownym państwu życzę spokojnego popołudnia i jeszcze taka skromna, drobna prośba, która już padała tutaj wiele razy. Prośba o zwrot słuchawek tych zestawów do tłumaczenia. One muszą wrócić do właściciela, więc bardzo proszę, nie zapominajcie o tym. Spokojnego popołudnia. Do zobaczenia.